zanucił Real Slim Shady tak, żeby się YouTube przypierdolił do tego, to nawet byłbym... Pod wrażeniem. To byłbym tak, po pierwsze byłbym dumny z siebie, że mi się udało, a po drugie byłbym pod wrażeniem, że YouTube to wychwycił. Okej. Okay. Okay. Czy masz flagę, co to jest, Monako? Polska. Monako. Jaka Polska? Co? Dawno nie byłeś. Dawno nie byłeś. Chcący, od góry nogami przyklejałem. No. Już. Na głowie stałem akurat, jak przyklejałem. Szacunek do flagi tej. No dawno nie było w kraju, no. Zapomniałem już kolorów. Cześć czat. Cześć czat. Jestem, cześć, kun. Kto jestem? Jestem Rakieta Rakun. No chyba jego brat Terry. Terry Diesel chyba. Co? Jaki recykling? O czym wy w ogóle mówicie? Wszystko jest świeże. Świeże, nowe. Masz bazookę jakąś? Nie mam bazookę, ale mam, popatrz. Mam, jakiegoś nerfa chociaż? Mam latarkę. Aha, latarkę. Ej, zostaw ją włączoną. Zostaw ją włączoną. Green screen szaleje od razu. O nie, tak, green screen szaleje, dostał w ten. W grze jest obecnie cisza, ponieważ włączyłem streaming mode. I mimo tego, że gra poinformowała mnie o tym, że podmieni licencjowaną muzykę na nielicencjonowaną, to jest cisza, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w grze. Wyglądasz teraz jak Rakun Kradziej. Nie wiem, jak wygląda Rakun Kradziej. Tak jak na tym streamie jest z Rakuna Kradzieja. W sumie bardzo ma rację. Cisza jest nielicencjonowaną muzyką, więc do czasu zostałem oszukany. Różne rzeczy artyści teraz zadanie, sprzedają, zaraz sprzedadzą ciszę i chuj. Do czego ci jest noga tartaka potrzebna? To jest jak noga wirta w Diablo? Nie, to jest ten? Jak krowi poziom otwierasz? Nawiązanie do Raketa, co? Nie pamiętasz w pierwszej części, tak, jak byli nogę w więzieniu i do ucieczki potrzebowali nogi? Nie potrzebowali, ale tak. Ale tak. Nogi i oka. Czegoś jeszcze. Sly Cooper confirm, dokładnie. Dzisiaj sobie gramy w Guardiansów, nie mam chyba już nic do ten. To jest koniec naszej rozpiski, ale jeszcze może być, ale może jeszcze jakiś się dzikus pojawić. Także bądźcie nastawieni. Tartak, chcesz coś powiedzieć? Tak, ja tylko prośbę, bo ja też chcę w to zagrać, także bez spoilerów, nie graj początku, środka i końca. Dobra, nie będzie środek i końca grany, masz to jak w banku. Rób tylko kropki, proszę, i grind. Tutaj chyba nie ma kropek w tej grze. Nie wiem, ja nie grałem w to jeszcze, to jest mój też pierwszy raz, czyli Kowal. Smacznego. Cześć, Kowal. Quest, czy ty chcesz coś powiedzieć? Jesteś świeżo ze Szwecji, gdzie byłeś na premierze. Ludzie, jeszcze ja jest mowa o tym, że pachniesz Szwecją. To nie wiem, jak się mówi po polsku, mimo że nie mówię po szwedzku. Okay. Tak, klopcikami. I klopcikami. Czyli tak. Perkele. Czyli tak. Perkele, o właśnie. Tak. Nie pamiętam, jak mówię po polsku. Dzisiaj... Perkele. Teraz jestem tu z wami. Teraz trochę przyszedł na ten serial z Wikipedii. Dało się bezszwowo, nie opuściłem nic. No fajnie było, no. Fajnie było, no. Nie. Trochę mam nogi w dupie od łażenia, ale... Nie. Tam, że było za granicą dobrze, to wiadomo. Powiedz, jak było chujowo, jak wróciłeś do Polski. O, to nas tak było dajesz. Chujowo. Jak zobaczyłeś... się lądowało, bo większość czasu oczywiście nad chmurami, więc wszystko ładnie i te chmury widać na dole. Wiesz, jak już zaczęła być Polska, to nagle... To nie chmury, to dym z kosmosu. Jest taki moment, jak wlatujesz w te chmury, chwilę lecisz w tych chmurach i potem lecisz w dół. Nagle lądujesz. Jest kurwa taka paleta kolorów od szarego kurwa do czarnego znowu i obsrane gówno. I nic więcej. No. Okay. Latasz i od razu słyszysz ten język. Już, no nie. Jak przelatujesz przez chmury, to taki popiół z koksownika. Słyszysz, jak uderza wszyscy w kadłub i przyby. Wszyscy zaczynają kaszleć. Węgiel uderza w te małe okienka. Pękło mi okienko, przy którym siedziałem, bo ten kawałek węgla uderzył w to. Te maski od razu wyskoczyły, nie? Mimo co wyskakują na turbulencjach. Tak, ale sadzę w sobie. Bo... I zebrali wszystko, co rozdali. Słuchawki, poduszki, koce. Tak, dobrze, jak Kowal mówił, jak tylko wleciałem do Polski, to od razu mój stary kumpel zadzwonił, czy fotowoltaiki nie potrzebuje.
Jak tylko złapałeś masz. Tylko złapałem masz. No kolej, z którym nie gadałem 12 lat. Napisał, no cześć, co tam, nie? O oh, wow, o oh, wow. No także wróciłem, wydałem kupę siana na fotowoltaikę. Hej, Malibu. Zresztą niechujowo. Przebrałeś się w szary dres i wróciłeś do domu, nie? Tak. Ale klaskałeś, mam nadzieję, chociaż przy lądowaniu. To jest ciekawe, bo jeszcze nigdy nie spotkałem się z klaskaniem nie? w samolocie. Jest mi trochę przykro. Nie. No, jak ktoś biznes klas on lata, to tak. No. No nie, właśnie ja nie. Ja tam latam tanimi liniami i właśnie i miałem podejrzenie, że może to się dzieje głównie w czarterach, nie? Jak jadę wycieczka cała i potem cała wycieczka ląduje i może oni klaszczą, ale pytałem znajomych, to mówili, że w takim Ryanairze czy coś w tym stylu też spotykali klaskanie, a mi się jeszcze nie udało spotkać to nie razu klaskania. Ale jak tylko. To jest zawód. Jak tylko dotknął tego pasu, to od razu rozumiem, wstałeś i zacząłeś pytać, czy już można wyjść. I tak pan mówił, oczywiście był. Jak wracaliśmy, to był taki jeden. Oczywiście, bo od razu steward zaczął gadać przez mikrofon, że proszę usiąść, nie? Bo koleś już chciał już torbę wyciągać z tego. On już kurtkę założył. Ale śmieszna sprawa, jak leciliśmy w pierwszą stronę, to przechodziliśmy przez te trzepanie, nie? I przez sprawdzanie podręcznych tych rzeczy i tak dalej. I obok nas była jakaś babeczka, którą trzy osoby sprawdzały całą. Wyciągali ludziom olej i hałwę? Nie, bo pani postanowiła, bo wiecie, jak możecie wziąć na pokład tylko 100 ml buteleczki z rzeczami, nie? Do podręcznego w sensie. Więc musisz mieć tam maksymalnie jak litr, się ale wszystko 100 musi być... Musisz kupić sobie takie buteleczki specjalne, ale jakaś pani stwierdziła, że ona nie będzie kupować takich buteleczek. Więc płyn antybakteryjny, taki do dezynfekcji, czyli zasadniczo alkohol, przelała sobie w pustą setkę. Ja pierdo. I tam trzepało trzy osoby przez to, a ona się dziwiła, że o co chodzi. Przecież jest... Także no jest, ludzie mają wyobraźnię, żeby się ukryć. Z jakby najgorsze kombo, ja bym mydła w setkę nie pakował, ona jeszcze płyn do dezynfekcji postanowiła. Ale jak rozumiem, jak wylądowaliście, to już was nie trzepali. Wszystko, co obywatele wwiozą do Polski, to czyni bogactwo Polski, więc już nie ma potrzeby trzepać, nie? Zwięcie obywatela wróciło. Więcej obywatela, nie? Nie, jak wylatywaliśmy, to zdaliśmy sobie sprawę, jak już wróciliśmy, to zdaliśmy sobie sprawę, że w pierwszą stronę w Polsce nikt nawet nam ani razu nie sprawdził dowodu, więc ani Green Passa, ani dowodu, ledwo bilety w ogóle. Dobra. Ale jak już wracaliśmy, to już ten. Zacznę, bo nie zacznę. To już wszyściutko, nie? Bilet to ten, miesięczny na tramwaj, nie? Mógłbyś pokazać cokolwiek, nie? Jakbyś świadectwo z piątej klasy pokazał, to pewnie byś wszedł na pokład, także... Difficulty level easiest, weź. Dałem normal, nie wiem czy dobrze. Streamowy trudny. Nie wiem co wybieram, nie wiem co gra ode mnie chce. Ale dajemy dalej. Czy w Szwecji są bidety? Na narciarza się sra ja w Szwecji. Bidet. Ten napis streaming mode on widzę będzie cały czas, tak? Żebym wiedział przez cały czas, że mam streaming mode on. A, to fajne. Takie nie za dobre. No, I guess. To teraz nic nie mówcie, bo ja chcę posłuchać. Okej. Okay. Ale czego, jak nie ma muzyki? No właśnie. Nie, jest muzyka, są jakieś flety lecą. No. Jakiś dialogu? Czyli nie będzie muzyki wcale. Nie wiem jeszcze, gra twierdzi, że podmieni na... Okej, jest jakaś nielicencjowana muzyka. Niezbyt słychać, podgłośnie mam odrobinę. Na razie całkiem nieźle wygląda ta gra. Adidaski forumy. Pamiętacie te rozkładówki w kasetach? Ja pamiętam, że z nimi było jak z mapą. Nie można było raz rozłożyć, ale potem... Nigdy nie złożyć, tak. Nie dało się złożyć. Ale były różne, tak, nie? Bo właśnie niektóre się rozkładały tak, a niektóre się rozkładały właśnie jak mapa, nie? Ja pamiętam, jak złożyłeś, to ona była trzy razy grubsza pamiętam, niż pierwotnie. Pamiętam, że w kasecie ze Spice Girls, tak, miałem kasetę ze Spice Girls. Jak się to rozłożyło, to faktycznie nie można było tego, bo ona miała wycięcia jeszcze na te takie, żeby wchodziły te takie kolce, nie? Co trzymają kasetę. One wszystkie musiały się zgadzać. Okej. Okay. Jak się rozłożyło, to goła baba. Mówimy o kasetach, a nie o Playboyach. Misza. Ciekawe, że to można poczytać. To ma wyraźne ten. Najwyraźniej mają
deale na przykład właśnie z Adidasem. No i mają deala z Rolling Stone'em, nie? Bo... No Rolling Stone właśnie. Te fryzura też jest zajebista. No i deala z tą fryzurą mają. Bo... Graficznie... To, czy, to, to, wygląda graficznie nieźle. Ma taki vibe tego Spidermana, nie? Sonowego. Taki, jest gorzej. To jest poziom Avengersów tych ostatnich w trybie fabularnym, ale jest, mam wrażenie, trochę gorsze od tego Spidermana. Znaczy, ciekawe, nawet wybrałem język taki polski. Feeling. Mówiony. Co? I gra nie odpaliła tego, widzę. Bo nie ma polskiego mówionego, bo nie ma dubbingu. No, ale byłbym zdziwiony, gdyby był dubbing. Miałem do wyboru, było menu na samym początku gry, jak odpaliłem. No to byś miał napisy po polsku pewno. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale nie ma nawet napisów. Mimo tego, że też no bo pewno... Bo masz wyłączone w cutscenkach może. Jak przyjdzie do szczelania, to ci wyskoczy tooltip pewno. Szczelaj. Boję się teraz start nacisnąć, żeby nie skipnąć. Ale streaming mode on. Streaming mode on jest po polsku, no, nie? No. Był do wyboru audio i był do wyboru napisy na początku, jak pierwszy raz odpaliłem grę. Wybrałem polski i ściągnął coś momentalnie, dociągnął coś. No. Zrestartowałem grę, żeby mieć pewność, że on to... Ten, i nie ma. Będę zdziwiony, jak jest dubbing polski. A jest widzę taka... Cosplay winner. Raczej nie. A widzę, jest taka nostalgia lata 80 na maksa. Mam nadzieję, że te włosy nigdy nie wrócą, ten takie tapirowane. Czemu? Czekaj. Daj mi chwilę. No ewidentnie ci się nie włączył polski. No to nic. Kto to jest Flyer? Prawdziwy zespół? O, Flyer to taki słaby Slayer. Chewy? Flyer, taki słaby Slayer. No tak jest, to jest cover band Slayerowy. No. Dobra, teraz się mogę rozglądać, czy mogę dać set. Dawaj teraz świerszczyki spod... Languages. Właśnie miałem mówić, dawaj świerszczyk. Nie, yes. Jest na angielski dalej. Czekajcie, jak gdzieś będzie save, to wejdę do... Teraz się boję trochę, żeby nie musiał od początku tego oglądać. Get out of bed. Wow, ja też mam takie włosy. Wow. Wow. Sexy. Okej. Okay. Chyba tu mogę już wejść do menu. To jest Life is Strange. To musisz wszędzie klikać. I czy ja mam oko podbite? Nawet dwa chyba mam podbite, jeżeli dobrze widziałem. Może pomalowane. Settings. Languages. Français, espagnol. Polski. Polski. Voice polski. O! No, kto by set chciał? Set has been a previous one until the content is installed. No widzisz? Tak samo było... No to jest też Square Enix, nie? Tak samo było w Avengersach, jak ostatnio odpaliłem, że mi się odpaliły po angielsku. Znaczy ściągnęły mi się po angielsku, bo taki mam region konsoli. I jak znałem, że chcę polski, to on mówił to grajse, a my będziemy w tle pobierać. I faktycznie pobierał polską paczkę. Jest! Kontynuuj, nowa gra, ustawienia, twórcy. Just. Tryb streamowania włączony, no. Tryb streamowania włączony, kontynuuj. Jedziemy teraz z koksem, teraz będzie grania, nie? Czy jak włączysz polski, to będą mówić o zaletach węgla brunatnego. Tak, są dedykowane misje. Tak, już tego, Megazorda masz na półce. Po polsku mówi. Os. Nice. Co mówi, kurwa? Czy... Tak, samo kurwa mówi. Kurwa, kurwa, kurwa. O kurwa. Kiedyś będzie wart setki dolców. Ale tutaj jest nostalgia w tym pokoju. Mhm. Atari? Właśnie to jest... 2600? To jest 2600? Chyba tak. Nie, nie jest, ale tak... To ale wygląda no, trochę, udaje, no. Kartridże wyglądają jak do... 26. Ale jest nostalgia. Ale tu jest rzeczy. Ten dzieciak się interesował wszystkim. No. Glam rockiem, no. Grami wideo. Tak. Japońskimi motocrossami. Zauważ tutaj. Motocrossem, RPG-ami papierowymi. On się absolutnie wszystkim interesował. To jest wszystko. Wszystko jest. Nawet książki, popatrzcie, ma
O, wow. No ma bogatych starych, no. Ja pierdziel. W najwyższej półce jest ten robot od Nintendo. Tak. Co to z Cindy Lauper? Eleni i pana Kleks. A jestem trochę w szoku, że jest pełna wersja polska. Ja też. Jeżeli mam o, być... plakat Trona. I to jest Star Walker, Trona. Proszę bardzo. No to oni musieli, to czy no, trochę no, widać, że trochę widać, że po prostu z Disneyem się dogadali trochę bardziej, nie? A, bo, ta, jest... bo Tron jest... Tron, no, jest, Tron jest, no, też Disneya. Star Warsy są Disneya, nie? To trochę tak wygląda, jakby powiedzieli, dajcie nam to i jeszcze weźmiemy trochę więcej, nie? No. Wszystko może się okazać, że Square Enix... Może się okazać, że Square Enix będzie teraz sprzedawać w tym. No i z panem Rubikiem się dogadałem. On ma też ten sam pomysł, żeby po prostu naklejki ten przekleić. Ja rozwalałem ją, można było wyjąć wszystkie kostki i złożyć jeszcze raz. O, chyba będziemy grać na gitarze muzykę. Zagraj coś Flayera. Aha, tylko tyle potrafię, przykro mi. Czyli jest, czyli to jest trochę pozer. A, i jeszcze na dyskrolce jest, okej, okay, dobra. Ma wszystkie karty baseballowe. Jeszcze ma wszystkie karty baseballowe. Deskorolkę. Miej się taką deskorolkę? Miałem, z Batmanem. Fioletowa ja była miała Batmana pod spodem. Ja miałem taką dwie, najpierw taką wąską miałem, plastikową. A potem jak weszły te kolorowe, takie szerokie, to miałem ją. Nie pamiętam, co było u góry napisane. To były, miały takie dwie łaty z papieru ściernego. Tak. Nie pamiętam, co było u góry, ale pod... Nie, to z jednej strony był ninja rzucający shurikenami. Nie pamiętam, no czy pod spodem, czy u góry. Znowu mi robisz to samo. Weź. Czekaj, muszę napisy chyba włączyć, bo nie ma... Zastrzeżona jest blisko. Strefa zastrzeżona jest blisko. Ile czasu minęło? Ponad 15 300. Kowal, mówisz do Peweksu iść. Dokładnie tak. Zdrajczyni jest gotowa do misji. Chcę, żebyś stawił się w kokpicie. Włącz napisy, bo ja w polsku nie rozumiem. Ja wiem właśnie, też próbuję to. Ale włącz, bo... Mam problem z... My mamy większy problem z tym. W końcu jesteśmy drużyną. Ja mam problem, że nie słyszę absolutnie nic. Wiem, rozumiem. Czekajcie, spróbuję włączyć. Już dorosłeś. Tak, to była chyba retrospekcja nasza. Ustawienia. Gdzie będzie? W dźwięku na pewno. W dźwięku czy w wideo? Bo to jest zawsze... 90% przypadków jest w dźwięku. Dostępność dźwiękowa, głośność głosów, głośność muzyki, licencjonowane, głośność nie jest. Nie ma w dźwięku. No to języki, to napisy. O. W językach. Napisy. Nie wiem, co to są napisy kodowe. Napisy kodowe włącz lub wyłącz wyświetlane napisy dla osób głuchych lub niesłyszących. To nie, może zostawię na razie. Na razie. Wstecz i wstecz. O, jest. Są napisy. Okej. Okay. Pograsz coś? Już walczył coś? No idę, gramy. Na razie mi sam, tylko spoilujesz. Hej, Hubert. Chcę popatrzeć, on ma rzeczy tutaj. Nice. To on po pierwsze ma tu burdel. Ktoś tu wyrósł na niezłego, handsoma. Wink. Nie, świński blondyn. Co? I powiedział świński blondyn, Nepi się obraził i poszedł. Nie było do ciebie. To nie było do ciebie, Nepi. Nepi przyszedł sobie poleżeć ze mną tutaj. I teraz sobie poszedł czyścić. Dazzler. Dazzler to nie jest... To też jest ten, Marvelowa postać. Tak, jest. A ona w X-Menach chyba była. Dazzler chyba była w X-Menach, no. Rozdział pierwszy. Ryzykowna stawka. O, Quill, jesteś. Pogadaj z Grootem, bo Marvel... Dużo gadania jest, widzę, w tej grze. Jestem Groot. Nepi to nie jest koń, trufla, proszę. Tak nisko. O nie. Bez sensu. Upewnij Groota. Powyżywaj się. Ubiją nas bez... Co się martwisz, krzak? Minie ci czas. Nie widziałem, że jest czas. Musisz patrzeć. Ja nie rozumiem, nie lubię takich gier, gdzie masz do wyboru... Wiecie, co zrobię? No.
Mieszek zabawy? Przesunę obraz wyżej. Nie będzie widać tryb streamowania włączony, ale będzie widać... Ale to skąd będziemy wiedzieć, czy jest tryb streamowania włączony? No, będę wam przypominał co kilka minut. Okej, okay, dobra. Jak... Nie musisz co jakiś czas spuszczać na to, żebyśmy zobaczyli, proszę, czy cały czas jest. Tak, dla pewności. Jak wiesz, to jak niby jak zamkniesz drzwi w lodówce, to niby gaśnie światło, ale tak naprawdę ktoś wie. No nie. No. O, tu można słuchać muzyki, ale ponieważ jest nielicencjowana, więc nie będzie ani no, aha, take on me. Flock of Seagulls, okej. Okay, nie będzie ani Billy Idol, nie będzie Blondie, nie będzie Blue Oyster Club, nie będzie Bobby McFerrina, nie będzie Bonnie Tyler, fajne kawałki. Nie będzie Culture Club, Def Leparda nie będzie, Europe nie będzie, Frankie Goes to Hollywood, Gary Newman, proszę bardzo, Hot Chocolate, Iron Maiden, nic z tego nie będzie. Ej, to jakby moja playlista ze Spotify'a, skąd oni wiedzą. No. Bo się wzorowali na tobie, no. Głównie tak. Głównie na tobie. Rocket, nie rób go w konia. Wracając, nie lubię takich gier, które ci nie mówią dokładnie, co powiesz, albo chociaż nie sugerują, w jakim to będzie tonie, tylko dają ci je tak hasłowo, nie? Ale widziałeś, że pod hasłami było w nawiasie... Były takie małe wytłumaczenia. Może to ucięło. Ale jak to jej nie odpowiedziało? Bardzo wiem, gdzie mam iść. Coś tam było, no. Na mostek. Na mostek? Gdzie jest mostek na tym statku? To co za dziuple ona miała? No tam w prawo. Po tych schodach do góry. Tu, nie? Tak. Śmieszna sprawa z tą grą. Ja jak zobaczyłem, że ona już wychodzi, to trochę się zdziwiłem. Ja byłem pewny, że jak ją zapowiedzieli, to jest jakaś pieśń przyszłości i ona wyjdzie za 2 lata. A ona już wyszła. Przyzwyczailiśmy się do tego, że jak pokazują pierwszy raz grę, patrzę na ciebie, Sony, to zagramy w nią za 5 lat, a tu się okazuje, że gra, pokazali ją i wyszła, nie? No, potrzebujemy jak ten, kiedyś Fallout. Potrzebujemy ich imion, tylko... Garoma. Garoma? Garoma. Garoma. Czyli po prostu przestawić litery, tak? Idziesz, nie, myślałem, że nie ma związku. Nie, co? Przestawiony. Albo ganoria. No jak tam? Ganoria jest jeszcze gorzej. Nie będzie już odwrotu. Twoje szemrane kody rozpracują tę ich sieć, no nie? Ba, jak tylko się je wrzuci w konsolę. Albo gamora.pl. Gamora.pl. Ale to, że jest po polsku. To jest dla mnie w dalszym ciągu Shockers. No, czy Avengersi też byli ten? Byli po polskiemu? Wiesz, że teraz nie pamiętam. Nie wiesz, tak, byli. Tak? Pamiętam, że komputer coś tam mówił po polsku. Wszystko jest straszne, ale jest. Byli po polsku, okej. Nowa resetuje sieć ochronną co jeden obrót. Ship Possum? Nie, to wolę Combustion Rodent. Co? Combustion Rodent. Combustion Rodent. Czemu sieć nadal działa? Mieliśmy wchodzić. Kontakty zabójczyni są, jak widać, równie godne zaufania. Gwiezdny szlachcic, okej. Okay. Prawie się spłukaliśmy, żeby dostać... Gwiezdny szlachcic. Nie mów mi, że są złe. Wyluzuj, zostało kilka... Dressyx? Sieć po resecie. Okej. Wbij sekwencję, Peter. 0451. Wbij sekwencję. 0451 jest sekwencja. Nice. Podejrzane. Ta prostota zabezpieczeń nie licuje z korpusem Nowa. Pewno i tak spieprzysz, jak trzeba będzie wpisać. Wpisz źle. 5-9 wpiszę. 6-9 wpisz. Stracona okazja. Nie, nice. Stracona. Dajesz dane i masz cyfry. I okej. Okay. Nie prawda o kod dostępu. To 0420. Albo 6969. No, robię to samo. Jednej, żeby zabić 4. Żeby tak, zabić ja wiem, 4, żeby zrobić bubsy, ja wiem. Ja to chociaż jeden bub zrób, no, bub. Albo lit. Jeden bub. Just the bub. Jest wszystko tak... Strzeżona. Sektor korpusu Nowa pod szczególną ochroną. To jest wszystko tak bardzo podobne do tego filmowego, ale jednak dostatecznie tak, niepodobne. Ale moim zdaniem te postacie są odrobinę lepsze niż Avengersi. Czy Tauri nie przesadzali ze wstrzemięźliwością? Tak, może. Są odrobinę lepsi niż Avengersi.
Ale to może też z tego wynika, że no tutaj tym postaciom one są kosmitami, tak? Nie? Trochę to jest prawda. Mierze. To tylko Quill nie wygląda najgorzej, ale też nie wygląda jakoś nie wiadomo jak. Ale już takiego Groota, no Groot i Shoprakun, no to jakby co to one wyglądają podobnie. Jest w dalszym ciągu włączony. To skąd ma wiedzieć? Musiałbyś mi pokazać, żebyśmy mieli pewność. Mogę ci pokazać. Pokaż. Popatrz. Tryb streamowania włączony. Okej, okay, dobra, masz rację. Ale ładnie wygląda ta gra. Ładnie. No, ładnie wygląda, naprawdę ładnie. Widać, że robiono na tym samym, powiedzmy, no. Silniku, na tych, nie, może nie asetach, ale tym samym takim klimacie. A to coś mi na informację, że to robiło to sami ludzie, to robi Eidos, Montreal. No właśnie, od Deusa, nie? Wciąż nie pojmuję, czemu mam... To oni nie mają co robić, na przykład Deusa? Na przykład Deusa, nie? Ktoś by mógł kupić Eidos, Montreal. Ja nie mogę, nie w tym miesiącu. Nie? Masz już wydatki. Ale gadaliśmy, że się zrzucimy. No ale to po nowym roku, no teraz święta idą i tak. Tylko pyta, czy ktoś już mówił, że ta gra ładnie wygląda? Chyba jeszcze nie. Nie. Ale są przestrzenne drogi. Ta gra jest ładna? Na razie są przestrzenne włosy. Ale na twarzy też mu wystają z tego. A? Z twarzy, no. Z paszczy. Z paszczy. O, i tak w tej masce mógłby zostać. O. No ale maska jest w sumie prawie, że 1:1, nie? Tak maska no, tak. Jest... Tak naprawdę oni zrobili znaczy film, ma... tylko nie wzięli licencji tutaj ma na takie tu przy szyi. No ale jak zmrużysz oczy... No tak, no jak zmrużysz oczy, to oni wszyscy są w ogóle, wiesz, Avengersi, Guardiansi. Groot jak ma dokładnie ten sam wyraz twarzy. Trufla mówi, że Drax jest na redukcji. Drax jest trochę na redukcji, no. Naciśnij RS, aby włączyć wizor. Uuu! To on tak widzi przez ten swoje... Wizor! Skanowanie. Tak, wizor. W prawdziwym życiu on dokładnie tak widzi wtedy. Mhm. Ja też tak widzę, okulary noszę. Co ja skanuję? Głównie tak się widzi. Tak, bo ty nie wiesz, Kubar, bo nie niszczysz okularów, ale my z Frakiem wiemy, że dokładnie tak się widzi. Tak się założy okulary, to tak... Tak. Wy tak na co dzień? Tak. No. Wiesz, jak się auto prowadzi dobrze w tym? Zawsze przejeżdżasz na szarym, tak? Rozumiem. Tak, szybko. Jest szary. Jak jadę w okularach, zawsze jestem szybciej na miejscu. Okay. Myślę na tak. Maślane okulary nie mają takiej opcji. No to musielicie oszukać u optyka. Oszukali cię. Nie masz jakiejś zerówki. Placebo okulary ci zrobili. Pewno tylko filtry na monitor. Że widzisz na żółto wszystko, bo jest te niebieskie światło. Ciekawe, że wszystko mogę zeskanować. Kruchy materiał, obcy pasożyt o delikatnej strukturze. Tak, czału z tym. Z tym co się wiedza przewody paliwowe. Ale słońce nie oślepia. Słońce... No, to jest Life is Strange. Jest trochę ładniejszy niż Life is Strange. Składniki. Zbierać składniki, żeby tworzyć bajery. Będziemy robić bajery, słuchajcie. Dobra, włącz ten angielski już. Jazda. Nie. Teraz jesteśmy... Robić bajery. Jaja głęboko. Podstawowe składniki. Żeby być klawę rzeczy będziemy znajdujesz teraz... składniki 20. Te okulary w sypialni młodego, ciekawe co pokazało. No łóżko by się zaświeciło pewnie jak, wiesz, jak latarnia jak morska. Jak obraz Poloka. Tak. Oni non-stop gadają ze sobą. Nie wiem, no i to jest... tego, ale no. Oni non-stop ze sobą rozmawiają. Miałem nadzieję, że tak właśnie będzie i będą ze sobą gadać. Wiesz, jak zaczną strzelać i się zacznie napierdanka, to nie wiadomo, czy im tych dialogów wystarczy na całą akcję, żeby ją komentować. Ale kurczę, wydaje mi się, że podczas walki oni też, bo może nie rozmawiają, wiesz, tak. W dupie Maryny, tylko gdzieś tam się... I że to jest na modłę Final Fantasy 15, to oni będą też gadać w czasie walki, cały czas ze sobą do siebie krzyczeć. Mam nadzieję, że to będzie takie jak Final Fantasy 15, jeżeli będzie być podobne do którejś gry, to
Byłbym wdzięczny, żeby mówisz, rzucę ci 5 dolców, żebyś zmienił na inscription. Nie, nie. To jest w tym jakaś poezja. Ej, Kubar, ale 5 dolców, no. Nie. Żółto-niebieski. Wygląda jak stara fregata korpusu. To trochę faktycznie wygląda jak stara fregata korpusu. Cała załoga pewnie poginęła. No, to ja też tak poznałem. Sobie jak zobaczyłem. Skoro to takie święte. Jestem Groot. Ponad tuzin zapotworzonych światów. Więc czemu tu? Rocket. Ja ale nikt pograłbym to, ale kurczę, ta cena mnie przeraża trochę. Niech to wypali, to wiadomo. Odzwyczaiłem się od. W sensie nie ta cena, tylko ogólnie cena, nie? Jest taka lekka. Gronostaj, no. Ja wiem, Gronostaj jest MVP. Naciśnij dwa razy, aby aktywować odrzutówki. Ja też bym pograł tak, że kibicuję ci Tartak, że pękniesz. Bo... Masz jeszcze trochę czasu, żeby ja o, jak nie zrobiłby cyfrowo. Tego. Cyfrowo jest drożej. A, bo grudco po prostu... 70 zł. Dla Meki bym kupił cyfrowo. Kupiłbyś konto na Allegro używane, byle tylko mimo pożyczyć. Jaka jest cena pełna? To jest to takie klasyczne 60 dolców na polskie Tartak. Ile? 500? Nie, 270 chyba najtaniej. 9, no. Jestem Groot. Jak wtedy, gdy się rodziła ekipa. Ciekawe, kto podkładał głos pod Groota. Czy tak jak Vin Diesel? Akurat myślę, że z Grootem jest najłatwiej, bo jest ten sam voice actor na wszystkie wersje językowe, nie? No nie, bo on mówi jestem Grootem. Jestem Groot. Właśnie on mówi jestem Groot. Serio? Jestem przekonany, że nie mówi jestem Groot po angielsku, Tartak. Faktycznie, masz rację. O. Ale ile kosztuje... Sprawdzę, ile kosztuje cyfrowo. Czy ponad 300, czy się powstrzymali. Media Expert 259 na PS4. Po pierwsze na PS4, czyli na zeszłą generację, a po drugie na PS, czyli nie na Xboxa. A na Game Boy Advance ile? Jestem Groot. Co ja podniosłem właśnie? Duma i upadek. A, to są jakieś te znaczki czytadła z lore, okej. Okay. Na Gębonsa. Właśnie, na Gębonsa ile kosztuje Tartak? Na Gębonsa. Na Gębonsie Węs. Ze 170. Najmniej 170 na Gębonsa Węs, tak? No, ale zwykle są tutaj w gablotkach w Empiku trzeba wołać panią z kluczykiem. Tak, bo kradną, tak jak tutaj. Ja pamiętam jeszcze, jak byłem w podstawówce i nawet jak byłem w liceum, to płyty Blu-ray i gry na konsole były w gablotce na kluczyk. Tak jak wiesz, inne rzeczy mogę sobie w Empiku podnieść z półki, obejrzeć, pójść do kasy i je kupić. Tam trzeba było wołać kogoś. Zresztą te nożyki do golarek do tej pory są w Rossmanach, często w gablotkach. Bez obaw, ale uwaga pod nogi, te śmieci się jednak trochę... Zuza pyta, dlaczego nie ma cosplayu? No bo ja mam październik zrobiony. Cyfrowo kosztuje 289,99, czyli 290 zł. Czyli no, ale ja już widziałem... Oddychę? Na Allegro nie, są za 49, a jakieś znaczy drożej oddychę, przez tak? VPN. Drożej o 3... 279 mówiłeś. 69 kosztowało, czyli drożej o 2 dychy. 69, nice. Nice. No wiesz, to tak mi się nie opłaca kupować cyfrowo. Nie myśl o tym. Jest to, by bym wziął. No ale cyfrowo to nie tak, nie działa. Ale napisz im może, powiedz, napisz im, że tak, 200 weźmiesz. Ale w biedrze tak jest do tej pory, jak jest drobna elektronika, a kiedyś tak było w Empiku, w zamierzchłych czasach 97 roku. Kup, zrób serę. Nie podoba mi się ten paciorek jego pod brodą, wygląda jak dusz. Paciorek? Rocket. A, Rocket, tak, też ta jego brudka mi się nie grasz podoba. Grasz coś z Rocketem. Wiem, że próbowali go najbardziej odróżnić od Rocketa i wybrali brudkę, ale
Ale tak go odróżnić, żeby go nie odróżnić, no. Tylko dodać brudkę. Mogli mu założyć takie okulary takie z tym plastikowymi wąsami i dużym nosem. To by ten sam jak Gaucho Marx, tak? wszystkim tym postaciom się wyniósł. Tak. Wziąć Chrisa Pratta, zrobić go jeden do jeden, tylko nałożyć mu takie okulary i wąs. Nie, ja zrobię serę. Nie zrobię serii, zrobię serę. Jak można odróżnić szopa od szopa? Tylko brudką. To jest prawda, Zuza. Trochę creepy się Rocket rusza, bo ważne, że Rocket się nie rusza tak jak to jak wymyślone zwierzę, bo Rocket powinien podbiegać na dwóch łapach, trochę się powinien inaczej ruszać, a on się rusza tak samo jak w cyberpunku. Dzieci się ruszały jak dorośli ze zeskalowanym szkieletem. Zwróć uwagę, jak on się rusza. Nie wiem, czy wiesz, Tartak, ale dzieci to są zeskalowani dorośli. Właśnie nie. Dzieci się też inaczej poruszają niż dorośli. Na czterech łapach głównie. Dobra, pełznę sobie przez upiorny wrak. Co za problem? Tak, dzieci mają inne proporcje. Dobra, jak Zuza mówi tak, to ja jej wierzę, bo ona czuje, że ma doświadczenie w tym. Nie wiem, skąd Tartak miałby wiedzieć, ale Zuza musi wiedzieć. Ja jestem człowiekiem renesansu i wiem dużo rzeczy. Okej, dobrze. Zostawię tu kropkę. I co tam w tej grze, Kups? Teraz się dowiedziałem, że mogę, to co zeskanuję na żółto, to mogę... To niszczyć. Mogę niszczyć. Starlord Smash. Znalazłem nawet teraz z tego, iWatcha. Nie, to są Huawei czy coś, albo Xiaomi. Smartband albo coś. Straszcie, która godzina i że nie masz. Tak, jak spałeś. Nie masz 7000 kroków albo coś. Połącz na nowo siły z Rocketem i Grootem. Dobrze. Masz z nimi połączyć siły, czy masz z nimi dołączyć do siły. To jest takie. Nikt by tak nie powiedział, ale okej. Okay. Co to jest? Użyj RS, aby wycelować, następnie trzymaj LT, aby namierzyć cel, okej. Okay. Użyj RT, aby strzelić. Czy jest automatyczny, jest autolog i mogę się poruszać. I bardzo fajnie. Czuję, że to jest pomyślane do tej takiej dynamicznej walki, nie? Żeby to naciśnij było X, aby przeprowadzić atak wręcz. Jest też wręcz, okej. Okay. Uderzy kolbą? Uderzysz kolbą, czy... No, tak. Kopnąłem to. No i fajnie. Kicek pisze, chciałeś Final Fantasy, to masz. Walczy, będziesz z kaktusami walczyć. To jest prawda. Nie grałem w Final Fantasy, tak się gra w Final Fantasy? Tak, tak. Z kaktusami się walczy i na wielkich kurczakach się jeździ. A broń się grzeje, więc nie mogę non-stop z nich napieprzeć. Czy ktoś mówił, że ładnie ta gra wygląda? Wiesz co, Kiko? Ta gra całkiem nieźle wygląda. Co to jest to u góry, to jeden... Właśnie nie wiem, bo przegapiłem... Pewno się... Tłumaczył się, to Rocket, tak, ale... Kuli się z Rocketem o coś założył. Założyli, kto, tak, ale nie wiem dokładnie. Kto więcej znajdzie, kto więcej, albo kto będzie pierwszy, kto więcej zniszczy. Wiesz, jak Gimli z tym drugim. Gimli z tym drugim. Podoba mi się, że już Legolasa zapomniałem. Lebolas. Lebolas. Z Lebolasem. Gimli z Lebolasem. Gimli z Ligolem. Z Lugolą. Płyn Lugola. Fioletowe zęby. Lembas. Smak lata 86. Jeśli zastanawiasz się, jak smakuje Czernobyl, to tak właśnie. Jestem Groot. On to są różne nagrania tego. Ktoś też to nagrał. No co myśleli, że ten ktoś przyszedł i nagrał Jestem Groot i no koniec? Ale nie zdziwiłoby mnie to w ogóle. Trzy razy nagrał? Cztery? Nie wiem. Myślę, że tyle, ile potrzebne. Nie pamiętam też, ile nagrywał Vin Diesel, pamiętasz? Ile on tam nagrał? 300? Ileś miał różnych... No.
płyn Lugola to radziecka Coca-Cola. Ile godziny roboty? Płyn Lugola był... O ja cię szmaga w mordę smagał. Powiedz, żeby ci nóżkę dał, albo cię przerzucił ten... A nie może wyrosnąć sobie ręki? Strażników. O, popatrz, mogę wybrać którego... Weź teraz tego grota i każ mu tam... Wezmę grotem. Grotem do rakiety przejdziemy teraz. Okej, ta umiejętność wygląda, jakby dało się całą grę nią przejść, ale... Ta umiejętność... Chcesz robić tylko w tych trzech miejscach w tej grze. Wygląda, jakby było, nie wiem, metroidowe może też jakieś... I impreza znów się kręci. Może? O kurde, zestrzelił mi dwa. Przegrywam. Postrzel go. To postrzel go. Albo tu go zepnij teraz, jak stoi. To by było w stylu Guardiansów, jakbyś go zepnął, żeby musiał wisieć na tym. Czekaj. A co będzie, jak użyję Ana? Rzucisz go. Jak tym, jak... Jak Legolasem. Jak Gimblim. Jak Lebolas. Shoot the shop. Gimblim. Zielone żabki, jak będą te niebiesko-złote statki, to nam mówcie. Myślałem, że nim rzucisz. Ale żadnych na chodzie. Wiecie co, ładnie tak wygląda. Wygraj, bo trochę. Myślisz? No, tak jak teraz się przyjrzę. Nie zauważyłem, jak Rakun na czworaka szedł. Muszę się bardziej przyglądać. Właśnie próbuję też się... Chcę zobaczyć, jak wygląda zeskalowany dorosły człowiek. No ładnie, te różowe ładnie wyglądają. No. Nie pierwszy raz. Pokaż rokę. O, Gambala. Co się mówi? Jestem. Za mało torfu. Jestem Groot. Roślina rośnie, gdzie ma żarcie, a tu znajdziesz co? Oni cały czas ze sobą gadają, non-stop. Spoko, zaraz się skończy. W Avengersach też tak było. Przez pierwszą godzinę najlepsza gra na świecie, a potem byś 15 razy czyścił gniazdo Hydry, więc... I guess. Nie bój. Czy ktoś się orientuje, czy na PC ta gra ma DLSS? Niestety ja się nie orientuję. Aczkolwiek widziałem reklamę sterowników Nvidia wrzucała. Że mam mieć właśnie z DLSS-em. Ja się nie orientuję, czym jest DLSS. To jest takie, że na słabszych sprzętach chodzi lepiej, bo oszukuje niską rozdzielczość na wysoką. Magia generalnie. Robi magię. Grasz w 720, okay. A wyświetla ci 4K. Nie zaszkodzi, jak rzucisz na to wizorem. Poszukaj zastępstwa. Tu jest gdzieś żart, ale jeszcze na niego nie wpadłem. Nie? Damy ci czas. Jak kiedyś guzik turbo. Okej. Okay. No i tak do mnie mów, to ja rozumiem. Zwłaszcza, że guzik turbo zwalniał kompa, ale okej. Okay. Obcinał taktowanie o połowę. Ale... Guzik turbo nigdy nie był podpięty przede wszystkim. Bo to był ostatni kabelek, zmyślałem, fuck it. Tak nie będę tego używał. Ja ostatnio oczyściłem kompa w środku i go rozkręciłem i mi się przypomniało, że jak go skręcałem 5 lat temu, no. To z przodu zamontowałem dwa wiatraki, które ciągnęły powietrze do chłodzenia, ale to były jedyne na Moleksie, które miałem. Myślałem sobie, to potem jak sięgnę do pudełka z częściami, to muszę sobie znaleźć przejściówkę na Moleksa, ale póki co go zamknę, nie? To było 5 lat temu i od 5 lat te wiatraki z przodu nie chodzą, bo tej przejściówki nie podpiąłem. Okay. Więc tak mogło być, no. Szukam czego? Akumulatora szukam, tak? Wyczerpana bateria. Okej. Okay. Ale przerąbane, jakby tak w okularach widzicie. Trochę idzie się zmienić życie. Czas. Tak mówisz, a my widzimy wyraźniej wszystko. Jak Predator. Wszystkie różowe kolory na pewno widzicie wyraźnie. A? No i wszystko, co można kliknąć. Ale na skrzyżowaniu faktycznie przejeżdżacie na szarym. O, to jest. Nie, to jest. Ja przynajmniej wiem, że jak ktoś jest żółte, to mogę rozwalić. Ty nie wiesz. No. Nie wiesz, co jest żółte. To jest. Tu mnie masz. Ty musisz stąpać ostrożnie, a ja idę, jeps, i wszystkie żółte. No, to jest akumulator.
To napisze, że szefowa mnie wezwała zaraz po tym, jak Tartak powiedział, że jest człowiekiem renesansu, co przegapiłam. Uuu. Tartaka? Nic. To nie były ostatnie głupoty, które pierdolił. Potem było ich tylko więcej. Gdzie to może być? O, może tam. Weź to zniszcz, który to ramię uwolni i coś się stanie. O, to jest chyba ta bateria. Wow! Przecież grałeś w grę wideo. Ramię? To jest to. Dobra, ale to mnie nie strzeli, prawda? Masz szansę jak na piątkę w tot. Ru trochę za bardzo wygląda jak człowiek, za mało jak drzewo. Albo to jest po prostu spaczenie tym filmem. No bo wiesz, musieli wziąć też, człowieka do mokapu, no bo wiesz, nie mogli wziąć drzewa do mokapu i to był ten problem. Albo to też jest dorosły człowiek zeskalowany. Ale próbowali, bo założyli ten kostium do mokapu na drzewo. Trzymaj Albę, aby otworzyć wybór strażników. Naciśnij X, aby wybrać Gruta. Naciśnij X, aby prosić Gruta o spętanie wrogów. Spętał ich! Go. A można im skrypty pisać, jak w tym, jak w Baldurze? Nie wiem. Nawet Dragonage'u tak możesz było. Zobacz, czy możesz im ten moc procesora zwiększyć, żeby lepiej ścieżki wyszukiwali. Tak, to trzeba było mieć przynajmniej Pentium 200 MHz MMX, no. Jak chciałeś mieć próbkowanie na 4000 na wyszukiwanie ścieżki. No, ale na niskich oni robili absolutnie co chcieli, oni byli w innej grze. Klikałeś tu, oni byli na mapie w StarCraftie gdzieś. Jesteś baronem renesansu, Tartak. Jeżeli grunt rzecz człowiekiem. Ale widzę, różnorodność przeciwników jest porażająca. Zielone, fioletowe. Ale jest fioletowy teraz, come on. Nigdy nie grałeś Final Fantasy, tak się... Nie, pewnie trujący czy coś. Albo rzuca jakimś ten spowalniający. Czy... Jak wrażenia z gry do tej pory, Kups? Jest zaskakująco Kujo. Ładna ta gra. Ekstraordynarnie. A masz cyfrowo, czy pożyczysz, jak przejdziesz? Pożyczę ci. Okej. Okay. Mam cyfrowo. Do paczkomatu, nie? Dam ci hasło. Do paczkołódki. Do paczkołódki. Tak powinniśmy nazywać batalię. Jak ta walka? Zero, jakkolwiek się teraz nazywa. Walka jest na razie okej. Okay? Bo byłem... To... Potem masz się skupiać na tym, żeby użyć Gruta, a potem nie wiem dlaczego, ale wydawało mi się, że ona będzie trochę bardziej... Stolcowa. Nie, że solsowa, że będę wybierał właśnie z menu to, co oni mają robić. W sensie nie będzie pauzy, to nie będzie turowa walka, tylko że będę wybierał z menu ich ataki. Tak mi się wydawało. No, Grut, to... zabij. Rocket, zabij. Trochę tak. A to przypomina tą walkę z tego, chociażby z Mass Effecta, nie? Na kółku wybierałeś, jakich umiejętności mają tak, używać i kogo mają tak, atakować. Trochę tak, faktycznie, no. Oni non-stop gadają, come on, przestańcie gadać ze sobą. Koledzy. Dzisiaj była promka na Empiku, Guardianci za 150 zł na PS5, jak się Empik pokapował, to wszystkim anulował. O, Empik. Tak się nie robi, bierzesz na klatę takie błędy. No, Empik się nie pierdoli. To jest prawda. To już niedorzeczne. Co to niby? Statek czy robot? Co to jest? Robot, ale zdolny też do lotów w próżni. To nawet nie jest największy. Rozrysowali minimum 5-2 razy. Kosmiczna statua wolności. Ale tu jest gadanie. To moi eksperymentalni koledzy z pół świata. To w ogóle nie brzmi anulował, ja mam w realizacji. Hehe, mówi mrówek. Nie bój się, nie bój, anulują ci. Nie bój, tobie też anulują. No i te jeszcze nie doszli po prostu, jesteś na M, dlatego. Dlatego jeszcze do ciebie nie doszli. W starych ranach. Mówisz, że zamówił nam mrówek? Tak, no. Co? Kto teraz w internecie używa prawdziwego nazwiska imienia? Gdzie bym teraz był, gdybym nie prysnął spod skalpeli niebieskich frędzli z półświata? Idę z zakładu, że to będzie boss, ta wielka morda. Raczej nie. No, Kree mieli te takie olbrzymie AI roboty, nie? Które... Ja nie jestem biegły w kosmicznej odnodze Marvela. No cały ten Nova Corp, który w kaskach, nie, był połączony z tymi AI.
Okej. Było coś takiego. Coś mi świta. Dziwię się, że Nova jest w ogóle tak osieroconym IP Marvelowym. Ja myślę, że jakieś 10-15 lat temu był straszny hype. A teraz nie widzę tego. W Polsce nie wiem, czy jest, czy w ogóle wydają coś z Nową. Ej, a Eternals już wyszło? Wyleciało. Misiowi oczko wyleciało. No, temu misi oczko już. 5 listopada chyba jest premiera Eternalsów. Co, w Szwecji już pewno grają, co? Tam tak. Wszystko mają. No widziałem ten, taki wielki... Jak są Eternalsi po szwedzku, Quest? Eternals. Wiem, ale z tym A takim z kropką, nie? U góry na czubku. Tak, i Eternals. 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 Tak, i cena była pod spodem i napisane zestaw talerzy, wiesz. Tak, samemu się fotel składa, jak przychodzisz. Jak surowe taśmy, musisz to sam złożyć. Krótko wygląda, jak miał dredy. Nie wiem, czy już grają. Pewnie nie, skoro premiera jest później, za parę dni, ale widziałem takie olbrzymie billboardy na ten. Ale nie widziałem słabszego trailera filmu. Nie widziałem trailera w ogóle. Z tych wszystkich Marvelowych. W ogóle absolutnie zero hype'u. No, ale Rocket doszukuje. Znaczy, tylko jakieś nagłówki. Come on! Bardzo różne. Co ty mu gratulujesz? No cóż, ja wiem, co bym zrobił z pieniędzmi. Odłożyłbym na kolejny... Jeden widziałem już totalny flop, drugi, że to najbardziej spójny film Marvela kiedykolwiek, także trudno powiedzieć. Po Dune będzie ciężko, wiesz, coś wystawić. Oh shit. Właśnie, muszę iść na Dune. W tym roku jeszcze Matrix, nie? Kolejny zawód. No tak, w grudniu. Racja, no, w grudniu. W grudniu po południu. Wow. Ja się zdziwiłem, że oni ten Eternals w ogóle w tym roku wydają, że to już. Że to będzie który? Trzeci film Marvela w tym roku, nie? Ale trzy to jest standard Marvelowy. Tak było przed pandemią. Przecież wychodziły trzy filmy Marvelowe. Mówisz? Na wiosnę, latem i w listopadzie. To był standard. A kiedy wychodzi Spider-Man? W przyszłym roku, ale nie pamiętam. Przyszłym? Który nie slot ma. Tak, nie, w przyszłym. Kowal pyta, dlaczego nie byłeś na Dune? Na Dune! Dune! Na Dune! No ja nie byłem, bo byłem w Szwecji. No właśnie, na Dune! Na Dune! Nie będę po szwedzku czytał. Do kiny! Na Dune! Wszystko zestrzeliłem? Na razie... Więc nie dałem rady, bo to... Skąd on jeszcze punktuje? Idziemy razem, Kowal. Idziemy na Dune razem. Ja też nie byłem jeszcze na Dune. Dzisiaj byłem w Warszawie, mogliśmy iść na Dune. Byłeś najbliżej Kowala ever. Jedliście zestaw maty w McDonaldzie? Nie wiem dalej, co to jest. Nie chcę tego wytłumaczyć. Nie, ale kupca jest jakiś inny, bo mam wrażenie, że to jest... To jest tak, to jest kopia jakiegoś deala, no, w Stanach. Że w Stanach był, ja nie znam, też jakiegoś chyba rapera i chyba robił Sad Meal, w sensie cały czarny, smutny zamiast Happy Meal, czy coś w tym stylu, potem jakieś pewnie inne rzeczy. Pewnie grał szukaj, nie da się wygrać. Widzieliście, on stał w miejscu, gdzie nie było już tych bombli, a punktował dalej. No, ja 17 grudnia, widzisz, Jay pisze, no to cztery filmy Marvela w tym roku, może przełożę. Co? W tym roku jest Spider-Man jeszcze? Tak, no, chciał Jay. Jay lubi wiedzieć rzeczy skądś, więc... Wow! Trzeba zweryfikować, ale... Spider to nie Marvel, to Sony. Jeszcze możemy Venoma na siłę zaliczyć. Ja go nie zaliczam nawet do filmu, a co dopiero do... No bo wiesz, Spider-Man to samo co Venom, to jednak Sony, nie? Też nie wiem, czarny nie, Spider-Man. No ale to jest... pożyczone. Tak, masz rację. Już ten Venom jest 100% Sony. No nie wiem, nie widziałeś Venoma, więc...
Kto nie widział Venoma? Widziałeś Venoma. Byłem w tym samym momencie, byliśmy w kinie na Venomie. Zaraz mi powiesz, że mi popcorn trzymałeś. No. Wyjadałem. Co innego. Ej. No, ale ten, wracając, to ja jadłem ten zestaw maty. Co to jest zestaw mata? Nie interesuje mnie, jakiś, nie interesuje mnie lore, nie interesuje mnie raper. Co jest w zestawie mata? Potrójny cheeseburger, okay. Frytki i jakaś... Co to matcha, jest? Latte. Matcha, jakaś specjalna... Kawa? Jakaś, jakaś chińska herbata, czy, okay. czy coś takiego. Burger. Burger. W porządku, cheeseburger. Masz, tak, masz trzy razy mięsa więcej. Fryteczki jak fryteczki, nic specjalnego w nich nie ma. A ten napój się wylał na parkingu na autostradzie i lepiej, że się wylał, bo był paskudny, więc... Okej. W zestawie maty jest tłuszcz, mówi Regisek. No ja jem żarcie głównie dla smaku i tłuszczu, więc... Mówimy o McDonaldzie dalej, prawda? No. Trufla, chińska herbata, that's racist. Ale jaka herbata? Taki bubble tea? Taki z... Tak. No, ja lubię bubble tea. Aby wejść w menu strażników. Strażnicy mają menu. Strażnicy mają menu? Wybierz Petera Quilla. Przoleliśmy skoro. Aby wybrać Petera Quilla i wejść do jego menu zdolności. Punkty zdolności. Masz w tej chwili jeden punkt zdolności, zdobądź pułap 1000 PD, aby otrzymać kolejny. Przytrzymaj A, wydać jeden punkt zdolności, zyskać zdolność punkt obserwacyjny. Dobrze, gro. A gdzie jest ten Drax i ta Garamela? Oni są na statku u góry. Garambela. Garambela i Draxid są na statku. Also wow. Śmietniki w Maku były absolutnie wypchane tym matcha latte, ale potem pozwolili na wzięcie zwykłego napoju i luz. No mówię ci, no jechałem do Warszawy, byliśmy na trasie. Z ciekawości zamówiliśmy. To oczywiście można kupić tylko podając kod z apki. I no nikomu ten napój nie smakował. Więc nie dziwię się, ale... No, ale McDonald's ostatnio ogólnie coś kombinuje. To ja w sumie teraz jedliśmy, ale tak to miałem, tak to raczej dawno nie jadłem. Ale na przykład desery z Twixem mają jakieś limitowane. No więc w sumie ja lubię Twix. No to wzięliśmy sobie shake'a Twixowego. Sprawdźmy. Sprawdź właśnie. I... Tak, tryb streamowania jest w dalszym ciągu włączony. Okej, I wszystko co Twixowe, zamiast smakować jak Twix, to smakuje jak taki chamski syrop karmelowy. Ale nie taki, że masz takie toffee dobre, tylko takie przesłodzone, ale że wręcz czuć tą takie sztuczność. Takie z Biedronki, taki syrop. No, więc nawet nie ma jakiegoś 1%, wiesz, jak bierzesz coś tam z KitKatem czy z Lionem, to czuć, że to jest to, powiedzmy, nie? Ale ja myślałem, że to będzie że to będą pokruszone po prostu kawałki ciacha, nie, bo masz, czekolada, bo my wzięliśmy shake'a, który miał jeszcze dodatkowo takie kuleczki niby Twixowe, powiedzmy, w tym, ale jeszcze są lody, które są posypkę Twixową i coś tam jeszcze, ale jak już po tym shake'u już nie miałem ochoty próbować nic innego z Twixem. O, słyszałem, że niektórym matcha nie oddaje, więc od jutra można ją wymienić na duży napój, w który też frytki będą większe. Pozdrawiam, czytam na profilu Maty, Krzybosław pisze. No, dzięki Mata. Mata to jest Mata nam wymieni ten paskudny napój na zwykłą kolkę. Czyli... Cheeseburger, frytki i cola, tak? To jest zestaw maty w tym momencie. Nie! I wszyscy się tak jarają tym. Nie rozumiesz. Znaczy ja się nie jaram, ale dzieciaki się obsrały i kolejki pod McDonald'em stoją, ale trzy kawałki mięsa masz. To się dla mnie liczy. Okej. Okay. Ogo pisze, że 4 tygodnie no właśnie, do Drwala. Drwal zaraz wyjdzie. No. Mata będzie mógł sobie, nie wiem... siorpać pisiora z tym jego zestawem. Trzeba sobie jakoś dietę ułożyć, żeby ten drwal wszedł. No to jest... Trufio pisze, że posypka jest twixowa w McFlurry i są faktycznie małe twixiki. No widzisz, no to... Ale już my pięknie zniechęcili do testowania i... twixików dalej. Muszę wam powiedzieć, że ja nigdy drwala nie jadłem. No to jest taki atak prawdziwy na 8000 tartak. Na Polskę trochę atak to jest. Trochę na Polskę też. Więcej obywatele.
Próbuj, to jest dobra rzecz. Tartaka jadłeś w Maxie, taki fast food ze Szwecji. Tak, w Gdańsku jest na... W zasadzie to nie w Gdańsku, a już na Kowalach jest Max. Jadłem. Na Kowalach? Dwa razy. W Poznaniu też jest Max, ale nigdy nie miałem po drodze, żeby tam zajrzeć. No ja tam też nie miałem. Że ty w Poznaniu nigdzie nie masz po drodze. To jest prawda, bo nawet nie jestem w Poznaniu, więc no. Absolutnie nie mam po drodze, ale mam za to po drodze dosyć do Gołych Bab. Gdzie... Co? A! Co? Więc lepiej nie. Jak przyjedziesz, to pojedziemy na Gołe Baby, tak, okej? Okay? No kurwa, teraz mówisz. No, będziesz zawiedziony, bo to burger. Burgir. Burgir! To burgir. Ale myślę, że jak przyjedziecie, to trzeba będzie sobie robić, to Gołe Baby są spoko. Ale możemy pojechać do tego, do waszego kolegi, do King Chickena, żeby spróbować te kurczaki. Mm-hmm. Tam są albo buły z kurczakiem, albo te takie te skrzydełka, burger, czy filety. Trzeba tam będzie pojechać, bo ja też jeszcze nie jadłem. Mm-hmm. Na Gołe Baby to ja bym pojechał. Melduję, że jest szkopuł. Jedno z miejsc na Tupac było... To się okaże. King Chicken. Kim Chicken. Okaże się, o której będziemy w Poznaniu. No ja wiesz, o której będziesz gotów. Nie przyjeżdżacie na ten na te pół godziny, nie? Akurat Gołe Baby są blisko i można na wynos, więc po prostu to się weźmie w ramach szkółku obiadowego. A jakiś moment można po prostu podjechać do Poznania do Kim Chicken. Pamiętaj, że ja po drodze po jaja muszę jechać, a to jest Bydgoszcz, więc... No tak, jak jedziesz na Gołe Baby, lepiej żebyś miał jaja ze sobą, wiesz, to jest jakby... Bóg jeden wie, co się wydarzy w tej Bydgoszczy. Jaj ma prawo w tym wjechaniu po kobiety, więc... Po jaja, tak? Gołe Baby w aucie, chicken na miejscu. Brzmi jak plan. Nie, też nie byłem jeszcze, bo Jeżyce nie po drodze. Ty nie jesteś po tej stronie, co właśnie bardziej na Jeżyce masz? Ale to prawda, no to na Jeżyce to ciężko mieć po drodze. Przepraszam, a ten Kim Chicken to nie jest tak bliżej centrum? Ja pamiętam, że jak ja tam byłem, to było spacerowym krokiem od centrum. Pan Superkolor pyta, czy można Gołe Baby zamówić Uber Eatsem? Nie jadłem w Kim Chickenie, ale przechodziłem obok. Czy można Gołe Baby zamówić Uber Eatsem? Można. Chyba nie. Można. Chyba można, oni mają trzy punkty. Mają jeden w Lewiskach, jeden mają w Poznaniu na Wrocławskiej i to jest taki normalny, bo mają tak, na Wrocławskiej mają normalny lokal, i chyba mają dwie budy jeszcze. I teraz myślę, że można. Bye, ja będę leciał. I chicken to raczej nie mogłeś tam przechodzić. Nie ma raczej takiej opcji, gdybyś tam przypadkiem przechodził, bo to nie jest tak. Nie, dlaczego on dabował, lecąc w dół, ale. Ale tutaj się dzieje, ale jest akcja. Chyba trzy punkty mają. Ty o Gołych Babach, a tutaj patrzcie się, co się... Tylko trzeba uważać, bo te punkty mają... Gołe Baby nierówne menu... są sobie, nie? Tak, większość menu się pokrywa, ale niektóre punkty mają takie rzeczy, takie burgery, których nie ma, na przykład w innym. To jest dziwne trochę, ale tak jest. Quill, weź ogarnij kuwetę, krzyknął do mnie Rocket. Masz rację, nie byłem tam, nie mogłem tam być. Wpisałem się na kolejkę na foam runnery Kanye Westa, niestety nie. Ale jak nie widzisz po ciemku, to... Nawet nie wiem, co to są foam runnery Kanye'ego Westa, ale nie jestem w kolejce na nich. Ja kupuję buty w Lidlu, o czym ty do mnie mówisz? Foam runnery Kanye Westa. Dobra, ale co ja mam zrobić? Okej, coś się dzieje chyba bez mojej... Flur. Tylko pyrgnę. Aha, flurwo. Nie miał nic. Chcieli napisać kurwo, ale nie dali rady. Co, bo fontów zabrakło? Irydrodent. Wygrałem. Wygrałem z Rocketem. Ha! Ciwo za 13. Ciwo za 13. No skoro jest ciwo, to może się nie da wygrać. Faktycznie.
Co to jest? Czy to masz jest... Infinity Stone? Czy to jest Infinity Stone właśnie? Wszystko okej. No to jest Mind Stone chyba. To jest Mind Stone, no. No. Da fuck? No weź to zbierz przecież przy tych kratkach, zaraz spadnie, no. Ale popatrzcie, co wyszło z tego. No... Equalizer z Winampa. Winamp, Winamp. It really whips. It really whips the number's ass. Więc to tak powstają Equalizer z Media Player. To chcę tu wejść. Trzymaj się, Regisek, pa. Na razie Regisek. Co to było? Ej, on nie wygląda jak Prat. Nie wygląda jak Prat. Ale ładna ta gra. Co nie, Kiko? O! Całkiem. A chcę zobaczyć już jakieś inne postacie, bo póki co widziałem tylko kaktusy. Mam wrażenie, że widziałeś... przeciwników. Tak. Nie, no przecież tu będzie więcej postaci. Może nie... Chciałbym, żeby poszli w takie, powiedzmy, żeby były inne postacie, z którymi można pogadać, jakiś bardziej gęściej zamieszkany. Prat Beat. Trufla. Prat Beat. Będzie pies. O, to prawda, będzie pies. Widziałem, będzie jak robili mock-up tych psów, tak. I to jest absolutnie najcudowniejsza rzecz. Ma być Kosmo tutaj, tak. Był good boy i po prostu robili z nim trylion ujęć, jak żeby ten mock-up good boya będzie dobry. I zostawiłeś ten Infinity Stone, tak? Przy tych kratkach, żeby spadł tam. Nie potrzebujemy go już więcej. No tak. Aha. It's fine. Okej, okay, dobra. Skoro o dziwnych czasiach mowa, idziesz o zakład, że Zielona ma kłopot z parkowaniem? Zielona ma kłopot z parkowaniem. To jest nas dwóch. Czyli zbieramy się na nasz zbory. To chyba o Gambonie było. Nikt nie wygrał. Chodziło o pretekst do strzelania. Gamborella. Gamborelli. Nasze koordynaty mamy w tamtą stronę. Never mind stone. Wow, trufla jest... Jest on fire dzisiaj. Jest na ogniu. This girl is on fire. This girl is on fire. Czy ja mogę tam skoczyć? Czy tylko mnie to miejsce dziwnie pachnie? Grut, czy ty możesz... Lepiej tam... lepsze buty, kurz. Chciałbym mieć trochę lepsze buty, nie bardzo wiem. Czekajcie, założę okulary. O, tu jest coś. Za tym dużym czymś jest przejście. Pomóżcie mi to pchać. Za tym dużym czymś jest przejście. Pomóżcie mi to pchać. Nie jest najgorsza ta polska. Polska wersja językowa. Fajnie. Nie będę grał w polsku. Nie, po streamie przełączę na angielski z powrotem, ale... Ale fajnie, że jest. To zobaczmy, czy ten piękniś wciąż działa. Może ci ponaprawiam sprzęt. Ej, daj no te rzeczy. Warsztat. Korzystaj z warsztatu z pomocą roketa, aby tworzyć bariery. Aby tworzyć bariery. Bariery. Skręć jakąś barierę. Gdy go aktywujesz, wyświetlane są dostępne bariery. Do stworzenia każdego bariery wymagane są określone składniki. Kontynuuj. Jaki barier możemy zrobić? Poszczególne składniki, które posiadasz, masz dość składników, aby stworzyć ten barier. Przytrzymaj go, aby poprosić roketa. Przymaluj roketowi ogon. Zaneguj czas odnowienia po przegrzaniu się pistoletów. Zaneguję, aktywując. Proszę, mogę jeszcze magnesy na zasoby. Przyciąganie zasobów upuszczonych przez wrogów leżących do 15 metrów od ciebie. No i to ja rozumiem. Albo skanowanie mniej wrogów bieganie. Podczas walki za pomocą wizora. Co da skanowanie wrogów za pomocą wizora? Może ci słabe punkty pokażę. Szybuj pomiędzy celami. Że masz przejebane. Bing, bing, przejebane. Szybuj pomiędzy celami przez krótki czas, ostrzeliwując je. Też nie wiem. Unik z rozbiegu. Decyzja. Na razie zostawię se... Na razie nie będę nic robił więcej. Tak. To jakiś bajer. Please min na angielski. Nie, musiałbym wyjść pewnie z... mogę przeładować teraz. Sweet. Jak w Gearsach. Jak w Gearsach mogę ma Active Reload, no. Prowadzenie ciągłego go, pewnie przegrzanie, na sumie przegrzanie na wskaźniku, naciśnięcie RT, aby tak. Fajnie, że gra mi to powiedziała po tym, jak to zrobiłem, ale... To prowadzący do mnie mówił Zielona. Maślana miała ksywę Zielona na studiach. Nie wierzę, co. A też
też masz problemy z parkowaniem? Czy ja mam problemy z parkowaniem? Nie, nie mam problemu nie z parkowaniem. Nie, ty, zielona. A to co? Nie wiem, co to jest. Wygląda jak... Jak Pokémon, nie? Mam nadzieję, że wydaje dźwięki jak ten... Jakie było łacińskie... Właśnie. Jakie było łacińskie słowo na tą, na waginę z zębami? Vagina dentata? Coś takiego? Okej, okay, nie wiem, gdzie się takie, skąd się takie informacje czerpię. Myślana vagina dentata, właśnie. O właśnie. To jest vagina dentata. Fantastycznie. Plus 50 do premia impetu. Właśnie nie wiem, co to jest premia impetu, ale... Brzmi jak coś, co się w toalecie robi. Że wpadasz na pełnej... Na pełnym impecie. Na pełnym impecie i szybko impaktujesz. Dostajesz premię wtedy. No. To jest... Co ja bym zrobił bez ciebie, Tartak? Kurwa. No nie wiedziałbym, co to jest premia. Nie przeszedłbyś wielu gier. Wielu gier. No. Na przykład co, Dark Soulsów? Demon Soulsów byś nie przeszedł. Demon Soulsów by nie przeszedł, gdyby jego tak, porada. W Demon Soulsach daj na pierwszym bossie byś był. Co to jest? Wygląda jak nowa część. Wygląda jak część dla Rocketa. Wygląda jak dron. To nie ma tekstur w ogóle. Nowa znajdźka strażników dał ci znaleźć kręgową jednostkę kontrolną na pokładzie Milano. Rocket może mieć coś ciekawego do powiedzenia na jej temat. Okej. Okay. Będziesz do Rocketa trochę powie, nie. I wyjebie do tej śmieci. To by było zajebiste, gdyby tak było. To by było fajne. No, to by było fajne. Rocket, pa co mam? Nie. I do śmieci. Tak wygląda jak pasnoty na waginę dentatę? Może. Mhm. Tu będzie jakaś walka, czuję. O, właśnie. Jest arena, jest walka. Projekt potworów na razie jest dziwny. Lecisz na jakichś dziwnych planetach, o co byś chciał? Niby tak. Szturmałpy? Nic nie robię na razie temu. Nie wiem, czy nie muszę moim pociskiem ładowanym... pasek oszołomienia. Niektórzy wrogowie mają pasek oszołomienia, który zapewniają znacznie większą odporność na obrażenia. Ich pasek oszołomienia znajduje się zawsze pod paskiem zdrowia. Całkowite wypalenie go na chwilę ich obezwładnia. Dobra, ale nie ma paska już. Weź go obezwładnij lepiej. Okej, okay, jest. Jest zielony. Wstrzymaj Emblem, aby stworzyć wybór strażników. Drax. Niszczyciel. Mówię, to jest Draxa, to jest zabijanie kogoś. Niż go. Co to za Sekiro? Nie jest Sekiro. Sekiro nie jest dobry. W ogóle nie jest totalnie Sekiro. O, teraz obrażenia idą. No bo Drax go zniszczył. To. Drax mu wziął pasek. Drax to jest taka broń na tarczę, tak? Pasek obalenia. Na to wygląda, no. Hello. Następny. Masz rolkę, to dobrze. Masz klatkę nieśmiertelności. Nie wiem jeszcze. Jeszcze nie udało mi się. O, jest ten. Nie udało ci się otrzymać obrażeń. Gamera jest. LB, Gamera jest pod Y, nacisz śmiertelny cios. Daj go na wszystkich. Ciekawe, czy będzie śmiertelny ten cios. Ło, zabiła go. Sama, zasolowała go sama. Ja pierdziłem. No to walka z bossami będzie łatwa. Tak, znaczy będzie tylko LB, Y, Y, tak? Zabójczy cios. Zabójczy śmiertelny cios. Zabójczy cios! Milano został niedaleko ostatniego punktu. Gdzie jest Milano właśnie? Jak moje cudo. Sam sobie sprawdzisz, o ile tam jakoś wejdziemy. Dobra. Milano to ten statek, Milano to jest tak? Ten statek ich, tak. Co to jest? Ja tam zdołam dotrzeć, ale wam przyda się jednak... Tu nie jest Milano. Cud, że tej klasy akrobatka jeszcze nie odskoczyła. Możesz tam przesunąć czegoś, albo nie mogą ci nóżki dać? Gamora mówi, to... że ja tam wejdę sama, bez pomocy, ale wy sobie musicie jakoś poradzić. Jest taki cały czas banter między nimi, fajny. Przecież masz... Znać obiekt, który Gamora może zniszczyć. O, tu jest właśnie. Gdzie jest to drzewo, co ci może zbudować? Popatrz na parkour. Hardcore parkour.
O, w ogóle tutaj, to nie miało sensu. Użyj RS, aby określić miejsce opuszczenia obiektu Y, by potwierdzić. No gdzieś... Gdzieś tu? Gdzieś tak, cyk, tutaj. Gdzieś tam jest. Ty patrz, jaki on jest... To są takie Pokemony. Jeden ma umiejętność catch, drugi ma umiejętność pływanie, trzeci ma umiejętność latanie. No ale to było dokładnie Final Fantasy 15. Każdy z tych chłopaczków pięknych, on miał różne umiejętności inne, nie? I... Wedle Giko pisze, nie znam komiksów, ale właśnie się zastanawiam, czy tak to wygląda też w komiksach, że są tacy złośliwi względem siebie. Nie, przynajmniej są złośliwi. Oni sobie... docinają sobie. Docinają sobie, tak. Oni też mają faktycznie ten taki banter między sobą, no. Być może złośliwość najwyższą formą koleżeństwa. Zamknij mordę, Tartak. O! Zakochańcy. O, nie trafiłem. Zamknij mordę, wyj. Pium. Osobami, jakie żyły. To na pewno jakiś słodzień. A plagiat z szacunku do ciężkiej pracy. No nie no. Tak, w całym kosmosie wystarczy w jednym jest oszustwo, w drugim nie. Lady Hellbender to niezwykła samica. Tylko Lady Hellbender to niesamowita samica. A gdybyś widział, jak mała wydra bawi się łapkami. A to nie jest tam ta główna zła, a nie chyba była w trailerach? Znaczy nie wiem, czy ona jest główną złą, ale o nią chodzi, tak. Jest towarzystwo! Dobra. Głównym złem jest twoja przeszłość. Mm-hmm. I przyjaźń. Na końcu się okazuje, że... Sam jesteś swoim największym wrogiem. Tak. Wow, to was trochę dowaliło, co? Spoko, no, prawy bumper. No tak, Y, zapomniałem. Y, tak jest. I kamera ich zabije. Zabiła, tak! No. Oj, trzeba podnosić. Ja bym... Chyba. Ja bym sobie ten w połowie gry zmapował jakoś przyciski inaczej, bo ci się inny zatknął. Na ten, na gałkę, tak? Żeby mieć... Tak, tak. To ustaw sobie po prostu, zbinduj sobie Y na wszystkie guziki. Ale potrzebuję LB, Y. Gdy wskazuj... No ale to na... Zmapuj sobie na A, X, B, no, wszystkie, no które są gałką i RB. Dobra, zamknijcie mordy, bo ja robię... Zwołuję zbiórkę teraz. Zwołaj zbiórkę. Zbiórka. Tu zapewne jest fajna muzyka. Której nie ma. To jest flet z Titanic. Oceń nas, tu jest strażnik obserwuj. Nikt nie chce się wycofać, wielko ludzie, ale co? O co tu chodzi? Zaflarczyście tu strasznie, Queen. Co? Muszę... Przemowę trzeba zrobić? Muszę przemowę zrobić. Nie bądźmy zrozumiali. Znamy tę grę. Tak. Okej, coach. Nie wiem, kiedy jest to drugie, to nie jest na lepiej. Ale jak będziemy zbyt pewni siebie, to może nas zgubić jeden malutki błąd. Kto jest ze mną? No nie, zasiałeś ziarno wątpliwości teraz. Dobra, teraz jesteśmy dopiero drużyną. Zbiórka może zakończyć na jeden z trzech sposobów. Wybrana przeciwpowiedź była niewłaściwa, więc nie udało ci zmotywować swoich towarzyszy. Tylko ty zyskujesz premię. Po dokonaniu właściwego wyboru premia ta została przyznana także pozostałym strażnikom. Niezależnie od przebiegu zbiórki powoduje ona przywrócenie do życia wszystkich strażników. Zbiórka nieudana. Fantastycznie fantastycznie zbiórka nieudana. Ale Gamera to ich robi... robi Y-kiem, nie? No. Task fetch successful. Fantastycznie. Gamera obskurna, tak. Level up. Nie udało się, ale fantastycznie. Nagrody rozdane. Fantastycznie. Plecki poklepane, premia impetu weszła. Nie widzisz, teraz jakbyś miał tą umiejętność ściągania, nawet nie musiałbyś iść po tamte gówna, co z nich powypadały, tak. Tylko od razu podleciało. Rocket może hakować urządzenia. Okej. Okay. Może... To Pyrzasty pyta, czy jest tu koop. Niestety nie ma. Niestety nie ma. Powinno być, że jest dwóch Quilli. Tylko jeden tak. Jest różowy, czterech jest taki. Quilli. Mają banter między sobą cały czas. I na trzech i bot. No you, no you. Trzech i bot, tak. Trzech i bot.
poznawał tylko perfekcję. A Quill ma jakby przeciwnie. Jestem Groot. Tak, tak. Groot jest Groot. No i jest. Panie, pewno tak mam ochotę już być gdzie indziej. Już mi się, już się naoglądałem tej... Tak, tego miejsca? Tej planety, tak. Okej. Okay. No bo nie ale grasz, patrz, nie? Oni już nie są teraz na zewnątrz, tam gdzie były te fioletowe, są już w środku, nie? Jakiegoś... W środku jest nudniej. Gotowe już. Przez to jest nudniej, okej. Okay. Nie, Avengersi nie byli źli dlatego, że mieli koopa, tylko dlatego, że próbowali być live service. No. Ujom. Czy to nie jest zepsute? Nie jest zepsute! Właśnie taki odgłos ma wydawać! Jaki odgłos? Serio nie słyszysz? Czego nie słyszę? Fajne, fajne. Fantastycznie. Co to jest do jasnej pały? Black Manta. Nie to uniwersum, Tartak. To nie wiem wtedy. To jest jakiś pies, oni go złapią i będą potem go próbowali sprzedać tej... Pies potwór. Tej babce. Tak, oni faktycznie próbują coś złapać. Kojot lewusek. Niech będzie, no. Śledź na wizorze. A ja nie widzę nic zakłócenia w otoczeniu. Strzelam, że to potem będzie tak, że im będzie go szkoda i się z nim zakolegują i będzie na zamku, tym, na statku. Zniszczmy przeszkody, żeby był lepszy podgląd na tego... I potem się okaże, że przeszkody były dla ciebie, żebyś się mógł przed nim chować. Pewnie tak. Bo ma trzy fazy. Na końcu jest wielkości budynku. To było jedyne miejsce, gdzie można wszystko. Było jego AOE. O, rocket na Groota wlazł. Fajne. Tak, on jest na górze na nim. No nie masz tam, nie wiem, może powiedzieć, żeby Y no zrobiła, właśnie, czy nie coś. Ma nic takiego. No ale gdzie Good Boya zabijać? Po prostu z Good Boy. No to... Obezwładnij go skutecznie. Nic się nie dzieje, tak? No. Smaczkiem. Masz jakieś smaczki? Nie mam smaczków, nie mam... A weź tą latarkę zapal. Suszone płucie. Moją? Jakieś. Nie tą twoją, tylko... Czekaj, ja mogę. Albo teraz. Bo twoją. No ja chyba że ci pomoże, to odpal swoją, no. Nie widzę jeszcze mniej. Widzisz lepiej? Nie, widzę gorzej jeszcze nawet. Nie, ma nie masz jakiegoś tego uszka wieprzowego albo nie mam uszka wieprzowego. Ani wołowych penisów, Tartak. Pieski są dzikie na takie artefakty. Za to tryb streamowania jest włączony. Tak mówisz, ale pewności nie ma. A nie jest tak, że musisz położyć ten... Mam go. Postawić ten radar? Mam go. Toż to lama jest. To jest nie kosmiczna jest. Lama. To jest lama z Fortnite'a. Co to kurwa jest, Beciu? Ej, nie masz wyłączonych przekleństw może w menu, bo to dziwnie... Nie, on powiedział flurwa. Ale to już drugi raz powiedział flurwa, także... Wiedziałam, że tupacze zawiodą. Co? To najwyższej klasy sprzęt! Fan siłki popędził na pierwszą... Ej, możecie się śmiać, że to jest lama, ale przed momentem ona miała czerwone oczy, strzelała laserami i potrafiła znikać w cieniu. W mojej ocenie to się kwalifikuje jako potwór. Ja bym się nie śmiał z tej lamy. No. A co to jest? Może to jest alpaka? A nie, alpaka tak, bo lamy to wiem, że nie strzelają laserami, ale te alpaki to kto tam wie? O alpakach nic nie wiesz. Tartak, chcesz pojechać do Alpakolandu? Ancanti. Co to jest Alpakoland? Kurde, było coś takiego. Jest w Poznaniu? Pod Poznaniem jest. Tam jedziesz i tam to jest takie gospodarstwo, gdzie są lamy i sobie chodzisz z nimi na spacer i karmisz. Serio? To ma pasek bossa? Jest dużo alpak i sobie tam... Dobra, masz pół pasku. Oh shit. Equalizer Winampa właśnie zaatakował Ancanti. Equalizer gra po naszej drużynie. Ja nie wiem, czy on gra do naszej drużyny. Teraz będzie dwa razy dłuższy pasek. Alpaki i lamy mnie jakoś nie kręcą. Tak, nie.
A co cię kręci z takich egzotycznych? Ale byłem na przykład, jechałem w góry. Możesz zmienić sterowanie Milano, odwróć oś Y w ustawieniach. Yes, please. Dwa lata temu jechałem w góry, to byliśmy znajomymi w takiej wiosce skandynawskiej, może to sobie taki, wiesz, Big Bang wynająć do spania, sauna była, ale hodują też haskiem między innymi, nie? Można było się z tymi haskimi się można było trochę pobawić. Może ja ci przybiję w głowę. Będzie ciasno do co 300. Gdzieś na południu Polski jest takie schronisko dla psów, tylko że dla takich większych psów. To się specjalizują w tym, że mają bardzo dużo takich dużych psów, bo je trudno. Czyli prawdziwych psów. Takich właśnie, najprawdziwszych psów i często gdzieś tam widzimy właśnie filmy, bo tam ci co prowadzą to non stop wrzucają na przykład ze spaceru, nie? Zajebiste, bo to widzisz takie stado takich psów, co teoretycznie powinny się, wiesz, zagryzać. A po prostu, wiesz, idzie to 12 takich jakichś większych, najróżniejsze rasy po prostu i wiesz, każdy sobie, każdy się cieszy i tak dalej, także no. A to jest akurat prawda, że zwykłe schroniska raczej unikają większych psów, więc oni sobie obrali tylko na to. Haski to raczej nie są zbyt duże psy. Dla mnie duży pies to jest wszystko większe od Border Collie. Od jamnika. Border Collie. Border Collie jeszcze jest... Tak, Border Collie, tak. Ale tak, jakbym miał coś haskiego, to bardziej pewnie w Malamuta bym pójść, bo to są takie haskie tylko bliżej Nepiego niż tego Jacka Russella. Ale to pewnie te haskie są nawet jak dorosłe. Trzymaj, aby nacisnąć dopalacz. Ale boże, haskie to jest koszmar. Nie, bordery chyba nie są większe zuza od haskich. Albo są porównywalne. Haskie jest wielkości owczarka niemieckiego. No nie. Haskie są mniejsze. Maszlana pyta, jak duży jest Nepi. Jest największy. Można na nim pojechać do sklepu, tak powiem. Do boju gdzieś. Do boju, ma siodło. Pies 27 mani. Co wygrywać? Toż tam zjadło potwora. 27 mani, tak plus minus 27 mani. Mania to jest pies maślany. Okej. Okay. Dokąd sięga łapami jak stanie, ale jakby stanął na dwóch? To potrafi wymienić żarówkę. To sufit! No to wielkości normalnego człowieka raczej. A na jakiej wysokości masz sufit? To no, jak w kamienicy 3,20 to może nie sięgnie, ale jak... Patrzcie się, napisy są początkowe. O, ładnie. Zaczynamy Nepi grę jest dopiero. Nepi jest w typie owczarka podhalańskiego, więc możecie sobie zobaczyć, jak wygląda owczarek podhalański i tak... I firanki wiesza bez taboretu. Żebyś wiedział. Dajmy mu grę. Wiecie co, ja zatrzymam stream i zacznę tutaj, nie? Jak jest początek. Nie no, w początku miałeś nie grać, nie? Także... No tak, takie coś. Muszę iść, zaraz wracam. Trzeba się pozbyć tego zwierzaka, już. Dlaczego chcesz się pozbyć lamy? Come on, popatrz się. Nikt nie trafi do pudła, to jest łagodna kosmiczna lama. To jest łagodna kosmiczna lama. Wrzuć kiedyś zdjęcie swojego konia na disco. Nie wrzucę zdjęcia Nepiego, jak będziesz o nim mówić, że to koń. Nigdy. Wrzuć zdjęcie swojego konia na disco trufla, to jest bardzo zdanie... Powinnaś wiedzieć lepiej. Peterze. Welcome to the internet. No cześć, Corel. Co u ciebie? O, Pitoka przyszła na stream. Szkoda, że pod koniec. Chodzisz na solarkę? To dno, tak? Ale jest jedno zdjęcie Nepiego, co nadaje się nawet na emotkę. Jest. Pracując się z mordercami i złodziejami. Krótko, ja cię widziałem, jest okej. Okay. Wszystko okej. Okay. Nie widziałeś jej. Daj spokój. Widziałem. Widzę, że Quillu, znalazłem te rzeczy tam, gdzie miałem iść. Nie było miejsca na to. Co to baba? Peterze Quillu, z planety C50. To jest Mass Effecta? Tak, to są śmieszne rzeczy.
7 aresztuje ciebie, a także twoją załogę. Czekaj, później oddzwonię. Jesteśmy aresztowani. Aresztują chyba w tym momencie. No. Skrzynia z nielegalną technologią, prawda? A to ty, musiał powiedzieć, to ty do mnie dzwonisz. To jest jakaś kosmiczna policja, a Drex właśnie przyszedł ze skrzynią pełną nielegalnych rzeczy, tak na środek wideokonferencji. Myślisz, że był w kadrze? I był na pewno w kadrze. Ponieważ może nie aresztować właśnie. Ale na pewno kontrabanda była w kadrze. To wyglądało jak nowa korca. Chyba właśnie. Jep. Już przylecieli. Chowamy. Łeło. Chowamy z... Za rogiem stali, z suszarkami. Mam teraz wybór, albo skąd oni się tu wzięli? Chowamy lamę, a nie... Te technologie, ale zagrożenie biologiczne? Czyli są takie wybory jak w tym, jak właśnie w Life is Strange. Lama to zapamięta. No to jest Life is Strange. No. Lama to zapamięta teraz. Musicie mi właśnie dla to tego zapamięta. Włącza się zamazanie tła w Zoomie. Wow. Oto jej komitet powitalny. Ale on tak by, zamazanie tła by nie sprawiło, żeby wycięło Draxa ze skrzynią nielegalnych rzeczy. Ale jak, że Drax jest niewidzialny przecież. To jest akurat prawda. To jest akurat prawda. Gwiezdna fregata Korpusu Nowa obecnie patroluje strefę zastrzeżoną. Bagiety. Trochę bagiety. Kosmiczne bagiety. Kosmiczne łeło. Pamiętacie tę scenę z filmu? Jakby to było dziś. Skoro Drax jest niewidzialny, to by widziała tylko lewitującą skrzynię. No i dlatego właśnie nas aresztowali. Rocket, Groot wypełniał papiery, a ja dodałem poprawki w aneksie. Może to nie najbardziej znani z bohaterów. Aha, Groot wypełnił wszystkie papiery, tak? Okej. Lista członków. Groot. Flora Colossus. Fajniejsze imiona. Lista członków. Gambala. Grot. Grot. Kroket. Tyś papaj. Oj, te kłaki sterczą. Gamora miała różowe oczy? Nie pamiętam. Opis Gamory to była adoptowana córka Thanosa i oni tak. Nic nie mają zamiaru zwrócić na to uwagi. To może fajnie jakby nie wkurwiać. I na końcu Peter Quill i tyle. Nie był limit znaków. Nie wie pan? O, ta Liara. Nowa Liara, druga Liara. Procedur aresztowania. Szkoli mnie pan. Nie za młoda do służby? A ty za stary na ten fryz? To jest jakieś oszustwo tutaj. Ta ma fajne teksty. I nieźle wygląda, Kiko. Ona nam pomoże. Ona nam pomoże. Widać, jest młoda, jest jeszcze ambitna. Chodzi o regułę 7A na temat na kremówki uśmiech. Stary facet płacił 21,37. Idealnie. Na kremówki. Dzięki, stary facet. Trafiłeś w godzinę. Wszystko trafiłeś. Nice. Słuchałbym sobie tej gry. Szkoda, że muszę was słuchać. Nie. Piracie. Zamknij mordę, Quest, to po pierwsze. Kurczę, tak bardzo mi się podoba, że chcę w nią grać i chyba nie wytrzymam do jutra, będę musiał cyfrowo ją kupić. To jest fajny gatar, tak. Nie, jutro do roboty, a będziesz... Już trzeba wstać, już nawet nie warto zaczynać dzisiaj. Zanim się ściągnie, to już pójdziesz spać. Zuza, ja bym teraz... Ja już śpię. Ja bym też mam ochotę teraz na kremówkę, jak napisał to. Quest zapamięta to. Kiedy jedliście ostatni raz kremówkę? Ja już niedawno jadłem kremówkę. Miesiąc temu? Nie, 3 tygodnie temu. Byłem w Warszawie, to u Lubaszki byłem i kremówki jadłem. No ja to w latach chyba będę musiał zacząć liczyć ostatnią kremówkę. No tego ci nie wyślę. Nie. Właśnie DJ, wysyłam. No. No nie mówmy. Wysyłam Kubarowi paczkę po weekendzie. Jak macie pomysły, co dorzucić, nie. To. Nie, wasze pomysły, szybko. Ja już znam wasze pomysły. Proszę szybko, żeby przez weekend doszło na poniedziałek do paczkomatu. Nope. A może coś byś chciał, Kuba? Mam już ciupagę, Jay, dziękuję. Śmierdzi starym, spoconym facetem.
kremówkę, to nie. Ale jak coś tego, to śmiało. Liara! No, ale wracając do Jay, to ty powinieneś też czy ich chcieć, żeby tam tak mógł mi pożyczyć Guardiansów, to może na tym zyskać tylko. Ja szybko przejdę, cyk, puszczę do Bydgoszczy. Cyk! Zestaw maty. O, oh, tak. Come on. Dziady na VHS-ie. Dziękuję, mam już, co mam? Krzyżaków mam na VHS-ie z jakimś bardzo robakiem w środku. A jak kopia? Bardzo zjechana? Bo to było z wypożyczalni, nie? Wycofana taśma. A ile idzie paczka tak w normalnych warunkach? Miesiąc? Nie wiem jak z drugiej strony, ale ta ode mnie idzie 11 dni. Albo... albo 3 miesiąca. Albo Batorym 3 miesiące. Albo jak pamiętam na przykład. Nie no, ja wysyłałem do ciebie Batorym, to była... Tom, tobie było smutno, jak zauważyłeś, że te klapki to nie były Kuboty? Co ja mam powiedzieć? Jak ja wysyłam do ciebie Batorym, to zwykle jest w miesiąc. Jak ty wysyłałeś, to był jakiś straszny fuck up, bo ta paczka się zgubiła. A to wtedy, gdzieś, tak, to gdzieś, prawda. Gdzieś, tak, gdzieś tak. W porcie i 3 miesiące na nią to było czekaliśmy. Prawda akurat. Tak, to było śmieszne. Śmieszne i nieśmieszne. Śmieszne jak ktoś tym wspomina, ale... Śmieszne, że tam się było... czeka na te rzeczy fajne. No. Śmieszne, że tam było beef jerky, które się nie... Dobrze, w sensie, że które się nie może zepsuć, nie? Znaczy, więc... część się zepsuła, taka, która była raczej do zjedzenia. No. Nie, chyba jeden, jedna strata była tylko z takich bardziej tych, ale tak to no... No nie, no beef jerky to tak odporne takie rzeczy, no ale... To już? Mhm. Nawet nie wiesz, ile ja spędziłem czasu na telefonie z jakimiś ludźmi pracującymi, kurwa, w dokach w Nowym Jorku, którzy z komórką, wiesz, przy uchu szukali kontenera tego, wiesz, tego, w którym były wasze rzeczy. Paczka popłynęła tu, ale potem wróciła do Nowego Jorku z jakiegoś powodu, a potem była na drugim końcu świata, a potem znowu wróciła do Nowego Jorku i znowu była gdzieś. Wszędzie, tylko nie w Polsce. No była. Ta miała te naklejki jak paszport Indiana Jonesa, nie? Tak z każdej strony. Maroko, Peru. Musieli ją, miała tyle naklejek na kontenerze, że musieli w drugi kontener spakować. Żeby nowe naklejki nakleić. Pewnie jakimś tonem, każdy w dokach to tony, nie, w The Wire dokami rządziła rodzina Sobutków. Tak. Maroko, Peru, Otwock. Tak, to było. To jest duże Trójmiasto, tak było. Małe Trójmiasto. Muszę obejrzeć wreszcie The Wire, Bedleg, i to pisze, a mi się zbiera powoli, żeby obejrzeć jeszcze raz The Wire. Widziałem to 15 nawet lat tak, temu. No, Office weszło na Netflix. No, ja w tym roku już Office obejrzałem. No, ale to oglądasz 3 razy. Nie, w tym roku raz mi wystarczy. No, na święta sobie obejrzę. 2 razy parki. I jak masz jeszcze czas, to chłopaków z baraków na koniec. Parków nie widziałem w tym roku chyba. No, ale ja się za Office będę zbierał niedługo. No, to musimy jakoś zsynchronizować z zegarki. Tak jak ten z Disco Elysium, tak? Mam zsynchronizowany. Tak, ja jestem w tyle jakieś 20 minut, także. Mm-hmm. Nie, ja teraz gram w ten Dark Pictures. Odpaliłem House of Ashes. Grę. Tak, House of Ashes gram i odpaliłem tą drugą grę dzisiaj, jak to się nazywało. Ten Survival Horror. Survival Horror? Wizerz. Nie mogę tytułu zapytać, bo on jest moim zdaniem beznadziejny. Zaraz ci powiem, jak to się nazywa. Tormented Souls. Tak. Tak. O, i widzisz? House of Ashes fajne. Póki co. Podoba mi się. Na Friend Passa. Czekamy na Friend Passa. Tormented Souls też wyglądają fajnie. Wyglądają bardzo klasycznie. Tak residentowo. A ten bardzo ładnie wyglądają. A to House of Ashes nie ma koopa, tak jak te poprzednie wersje?
Znaczy co-op jest, nie? W sensie można to... Tam jest takie, że się w dwie osoby gra, albo jest movie night, nie? Że na kanapie tam w 6 czy w 8 osób można grać. Ma co-opa, tak, z tym, że no, trzeba mieć dwie kopie gry, a okej, okay. Czyli nie ma takiego zapraszania kogoś. No właśnie... Tu. Dodali. Dodają to, tylko po czasie, nie? Nie w dniu premiery, tylko tam, nie wiem, do poprzedniego... Kiedy my to graliśmy? W tym roku, nie? Bo wy macie ograne chyba, nie? Wszystko, nie? Do tej pory. Drugą część tylko, bo pierwsza jest absolutnie spierdolona, jeżeli chodzi o nie koop. Działa po prostu multi, nie? Rozumiem. To jest ta sama sytuacja. Ani na konsoli, ani na PC-cie. Gaw pyta, ile razy widziałeś Ozark, Tartak? Ozark jest tak dobry, że jak obejrzysz raz, to tak siądzie, że nic nie zapomnisz. Wszystko pamiętasz. Każdą scenę, każdy dialog. No, mam nadzieję, że tak to parę miechów elegancko. Nie wiem, czy zauważyliście, ale oni nie przestają gadać. Nie ma pół sekundy, kiedy oni nie... No to dobrze. Dobrze wróć. Niesamowite. To potem jak skończysz grać, to zobacz, ile ta paczka językowa zajmuje. Może ci cały dysk zapchała. Może tak. Może ja streamuję paczkę językową, wiesz, w chmurze. Ciekawe, jaki będzie ten język na płycie, Tartak, nie? Którą kupisz, to... Mam nadzieję, że czeski. Ale tak, bo skoro jest polska wersja językowa, ja w ogóle nie zwracałem na to uwagi. Ja wiedziałem, że najtańsze oferty na Allegro to były, wiesz, może pochodzić z włoskiej dystrybucji. No nie? Właśnie, teraz... Będziesz nie ma nic złego w graniu po włosku, ale wiesz, no... Jak jest polska wersja, to... I... La Guardianas. La Guardianas del Galactico. Questo jak miał po szwedzku, to pewnie by ktoś kilka słów rozpoznał. Tak. Lak. Lak Billy. Głównie Lak i Billy, tak? Hot dog. Podoba mi się trzy szwedzkie słowa. Lak, Billy, hot dog. I Borgir. Ty zaraz się okaże, że ona wcale nie jest policjantką, tylko udawała i tu mieszka w tej piwnicy i to jest jej... Ona ma pewnie różki i to będzie ta Mantis? Mantis. Nie no, Mantis... Bo jest Mantis w tej grze, nie? Jest? Nie wiem. Mi się z tego pierwszego trailera. Nie pamiętam już. Nie pokazywał mi? Nie. No raczej nie wygląda na Mantis. No ona na pewno nie jest Mantis. No nie wiesz, ma się może tak przekonała. Zerwij jej włosy, zobacz. Myślę, że widzielibyśmy wszczółki. Zerwij jej perukę i będzie awkward, jak się nie będzie dała zerwać. Jak w Scooby-Doo, tak? To się okaże, że bibliotekarz. To jest cały czas. Prawie jej się udało, gdyby nie te wścibskie ten. Wścibscy guardiansi. Ciekawe, jak na PC chodzi, mówi to Perzasty. Wszystko zależy od tego, jak masz PC. Tu chodzi nieźle, tak. Tu nie ma... S60? Jest wybór klatek? A wiesz, że nie patrzyłem? Jest opcja chyba. Tak. O, i ci wyglądają jak nowa. To jest mama. Ci mają dobre. Corel. A Kal-El też podobają mi się te latarki na piersi. Nawet nie wiesz, jak masz przepis. Hej, moje oczy są tutaj. Tak. Swoboda to nie kłamanie moim ludziom. I wykradanie się bez słowa. Bo to moja wina, że komuś wybuchł. Ale twarze są fajnie zrobione. Jest zakazem, nie bez powodu. Tak, ta gra całkiem nieźle wygląda, Kiko. Jesteś dzieckiem. Czy ty mnie słuchasz? Tak powinna wyglądać Andromeda. Pani mama to nawet wygląda... To twarz taka raczej aktorska, nawet bym powiedział. Jakby wzorowali się na czymś. Mama jest taka mrrr. Jak jest MILF, to jest ALF, tak? Alien, I would... Nieważne. Nie będę kontynuował tego żartu. ALF? Chciałem skrócić, bo jest... A jest nieme w Alfie. Naprawdę ciekawe.
Peter musiał się przejęzyczyć, co zdarza mu się często. Trzymaj zniki, ja będę trzymał zniki. On, a bardziej tym, co mówię ja. Liczy się to, że Nikki mnie uratowała. I świetnie sobie poradziła. Możesz być z niej dumna. Nie interesuje mnie zdanie jakiegoś kosmicznego łotra. Ale czemu tak? Takim tak mu powinna powiedzieć. Ileś napisanych dialogów w tej grze. Wow, wow, wiła. Starfield tyle nie będzie miał. Nic tyle nie miało. Jeszcze. Nic. Żaden. Żaden z gier tyle nie miał. Co? Disco Elysium? Nie, Disco Elysium by się ma w tym miejscu by się kończyło. Tak. A, wszystkie dialogi się kończą tak. W tym miejscu. W sumie tak. To Perzasty dobrze pisze, to jest bardziej interaktywny film, gęby się nie zamykają i ciągle coś się dzieje na ekranie. To może to lepiej na YouTubie obejrzeć po prostu. Stałem po stronie Kal-El. Nie utknąłem w windzie. Byłem z taką siaranką i ona wtedy... Fuj! Co jest z tobą nie tak? Zwykle głupi żart. Żart o seksie z siranką. Aż dowiem się wszystkiego. Świetny moment, Peter. Ale ty już wszystko wiesz. Nie, świetne nie wyczucie czasu. Tego, że się... ja wybrałem tą podpowiedź. I że ciągle cię przyłapują w zastrzeżonych obszarach. Jestem... Nie sprawdzaliśmy dawno, ale mogę wam pokazać, że tryb streamowania jest w dalszym ciągu włączony. A to by się okazało, że jest wyłączony i co? No byłoby głupio, nie? Nie, była sraka, no. W gaciach. Tak się czuję bezpiecznie przynajmniej. No i kadrowanie jest lepsze. O, to nie ucina jej głowy. To jest prawda. Co daje tryb streamowania? Że wycina licencjonowane utwory i potem YouTube się nie przypieprza. Dzięki temu możecie to zobaczyć potem powtórkę na Twitchu i na YouTubie. Soundtrack jest super, poperzasty. Jakbyśmy na statku, to przeglądaliśmy to jest playlistę. Prawda. Można na Spotify znaleźć też ten cały soundtrack. Szukasz generalnie pod Tartak? Pod Tartak, tak. To jest jakby cała lista Tartaka, no. Może tam nie wolno? To nie tłumaczę sfałszowanych rozkazów. Cóż mam ci powiedzieć? Że twoja ochrona przesypia służbę? Niczego przed tobą. Fajne, ale ta scena mogła być jakaś bardziej dynamiczna, mogliby się ruszać. No, nie wiem, czy widziałeś, ale właśnie schowaliśmy ten przedmiot, który... Tak, no widziałem, no. Ale mimo wszystko mamy już trzecią minutę, jak trzy osoby stoją w kółku, nie? I do siebie gadają, to tak trochę... Bo też nie zauważyłeś tego, że oni są w windzie zacześnięci, stąd żart o seksie w windzie z siranką. No, winda się odblokowała. No jest co innego grać. Czy ta gra coś w stylu Walking Dead. Jeszcze po cichu. Nie, ale tak jak to Pierzasty mówił, jest bardzo taka kinowa, nie? Jest dużo, dużo oglądasz, dużo słuchasz, dużo... Jak fajnie, to wygląda jak solidna gra po prostu, tak yep. Naprawdę. Yep. Ale dziwi mnie, ale pamiętasz, że... jak oni reklamowali tą grę? Takimi głupimi walkami. Oni pokazywali tylko walki z jakimiś no tak, ale wiesz, no, dialogi się, jak reklamują RPG, to też walką, no. Ciężko sprzedać gadaninę, nie? Ale będziemy grali tak w tego, nie? W RPG-a u ten klanu. No, no z trybem streamowania włączonym, to będzie tak super gra. Nikt nie będzie streamował tego. Dla przyjemności będzie grane. No, że trudno sobie to wyobrazić, ale... Trzy najlepsze rzeczy na świecie. Co-op, RPG i Wu-Tang Clan, no. No. Nie, Jay, Method jest mój. Możesz Redmana wziąć. Albo, nie wiem, to ODB. OJ-a. 12 lat temu, kiedy my... Gościnny. Rza. Kiedy odkryliśmy twój stary... Chyba, nie wiem, czy tam będą członkowie. Wdepnęliśmy w jakiś długi... Wu-Tang Clan. W Kojimową cutscenkę, mam wrażenie. Ale widzę, że nie zmieniłeś się przez ten czas. Wiesz się cutscenką, a nie. Trochę, ciągle jesteś... Nie, ja się cieszę, tylko ja będę musiał chyba zagrać tę grę jeszcze raz od początku, bo mam wrażenie, że dużo przegapiłem. A, bo to jest ta kobieta, z którą się przespał, tak? Tak. A, czyli to jest jego córka. To nie jest jego córka. No ty wiesz to. To już widziałem kilka filmów. Tak? Tak jak ten ostatni, jak to było? Jak się nazywało? To parodia tego... Squid Game? Squid Game? Squid Games, tak.
troszeczkę i ruszy nasz projekt Strażnicy Galaktyki. Jeszcze chwilę i ruszy nasz projekt Strażnicy Galaktyki. Tych kajdanek pokazałbym ci, jak niewiele nam już brakuje. Tak, za moment będę sławny, nasza kapela wystartuje. Tak. Pożałuję. No weź, czy ja kiedykolwiek... Jakby miał głębsze takie RPGowe elementy, to naprawdę takim Mass Effectem zacząłby pachnieć ta gra. No bo to ja no wiesz. Czy, no czy jednak... będzie bałczyki bałbał? Nie. Popatrz, nie, to jest Cytadela na przykład. Czubaka? Nie, 5, 3. Cytadela w chuj. Daj znać, gdy będziesz mógł. No ale to robią ludzie od Deusa, no to. To jest wielka musiało. Planeta z popcornu? Tak. Planeta z popcornu, na której byliśmy przed chwilą. Kiedy nowy Ass Effect? Oj. Oj, oj, oj. Oni dopiero kończą Dragon Age'a. Odbudowywać Shepard'a dopiero. Nie mają już wsparcia Cerberusa, więc to długo trwa. To długo trwa, że trzeba ręcznie pozbierać do wiadra. Tylko nie pamiętam Gamory w takim stroju nigdy. Ale przynajmniej nie siedzimy w pace. No przecież no, jest u siebie, nie? Teraz może się ubrać tak normalnie. Zwykły tank top. Drex powinien mieć właśnie też jakimś takim tym welurowym tym... Tak, nagle w golfie powinien się mieć. albo szlafrok mieć. Ja mówię, taki welurowy szlafrok z tą chustą, nie? Na tym. I pinem takim pod gardełkiem. Yep. Jesteś gru. Jestem Grut. Tak, jesteś Grut. Sprawdźmy, jak bardzo się spłukaliśmy i wymyślmy tak, jakiś plan. Ale to z tej perspektywy mi się tak średnio podoba. Wolę, żeby to była kamera taka filmowa. No, nie wiem dlaczego VR-owo jest. No. Nie bardzo rozumiem wybór VR-owego takiego gadania z nim. No dobra. No, a także spodoba ci się tak mówić. Dlatego z glinami się nie sypia. Już jutro. Coś tak. Achievement. Tak, spodoba. Complete chapter 2. Muszę wejść na naszego Discorda. To jest chyba dobre miejsce, żebym przestał. Wrażenie, że to dobre jest idealne miejsce, żebym przejdź się po statku jeszcze, pokaż. Mogę się przejrzeć na jeszcze statku. Po statku chwilę. To był mostek, tu można się patrzeć na zewnątrz. W tym pomieszczeniu jest, nie wiem co, skrzynie. Wejdę na Discorda i w dziale kupię, wow, wpiszę. Tu jest jakiś serw, to jest chyba pokój. Guardiansów. Tak, to jest pokój Rocketa, to widać od razu. A jest dział pożyczę? To jest pokój Star-Lorda. Pożyczę w Poznaniu, tak? Trochę chcę plakat z Dazzler teraz taki. No, Yubi powinno sprzedawać. O, oni lubią sprzedawać takie gadżety, oni mają fajny. Tu klatkuje, jak jest otwarty pokój i się patrzy do niego, jest... Klatkuje trochę z jakiegoś powodu. No nie patrz na niego. Tu jest Gamora, która... Co ty robisz? Miałaś szukać... Gamora sobie siedzi i medytuje. Z taleczkami. Nie znalazłam. No kopnij jej te taleczki, wejdź i kopnij wszystkie. Mhm. Ona by mi zrobiła LBYY bardzo szybko, więc... ona też ma to zbintowane. Więc niczego nie widziałeś. Znikaj stąd. Albo robi burrito, tak. Wypadł. Okej. To jest pokój Draxa. Oczywiście, że jest jakieś martwe zwierzę na ścianie. Zapamiętam. Boże, gdzie jest syf? Rozbił lustro. Peterze Quillu, każ drzewu otworzyć te drzwi. Jestem pewien, że gryzoń upchnął trochę jednostek w latrynie. Zapewne poprosił wspólników o wydobycie i ukrycie depozytu. Mam wrażenie, że w wersji komiksowej Quill i Gamora nie są w związku. Gamora była w związku z Iron Manem chyba, co? Gamora była w związku z Iron Manem? Nie. W sensie nie wiem, czy na poważnie, ale chyba się przespali w którymś komiksie. Z kim nie spał Iron Man? Z Draxem. Z Rocketem. Z Grootem. Z Quillem. Dobra, okej. Okay. Dobra, zacznijcie mordy. No. Z Lamą, z tatą. Pisze, że tak, z nim ja też, wiem. Nie? Wszyscy jesteście dowcipni.
O, tam jeszcze można na prawo było pójść. Tam pewno ten ogród botaniczny. Ktoś lodówki nie domknął. No to wiesz, to znam. Przecież to... No zamknąłem, no przecież popatrzcie. No. Quill nie jest zrobiony z pieniędzą. Się w Mercedesie nie... Mercedesie się nie urodzi, co to lodówka otwarta. Jeszcze puścimy sobie na koniec... Quill chodzi po statku i gasie światło. Na koniec puścimy sobie... I temperaturę obniża. Wake me up before you go, go zespołu UM. Proszę bardzo. I co? Ja nie słyszę. No, ciekawe dlaczego. Ponieważ tryb streamowania jest wciąż włączony. Będę wstrzony od tyłu po prostu i będę być taki... Dobrze. We got you, no. Dobrze. Byłem trochę zaskoczony, kiedy widziałem oceny i recenzje tej gry. Były dość wysokie, zwłaszcza po Avengersach, ale teraz je rozumiem. Teraz rozumiem, skąd one się wzięły. Jest ładnie wygląda gra, no i ilość dialogów jest over 9000. Wygląda coś jak maślana, nawet nie próbuj. Nie dam się drugi raz na to samo nabrać. Także nie tak. Ma ktoś sprzedać Guardiansów na Xboxa, stan idealny, poniżej 200? 21,37 zarobiliśmy dzisiaj, więc taka jest cena. Cena dołóż używki. Se. Dołóż se resztę, tak? Dołóż okay. se resztę. dobra, czy macie jeszcze jakieś ostatnie słowa? No fajny pograłbym, nie? Że to Rododendron. Będzie okazja. Rododendron jest ostatnim słowem tartaka. Dołóż.pl. Dołóż.pl, rododendron. Założę taki serwis, dołóż.pl. Jutro jest piątek. Jutro jest piątek. Mogą się rzeczy jutro jakieś odbyć. I również rzeczy mogą się odbyć w niedzielę. Także bądźcie czujni, obserwujcie ten kanał. Bijcie ten dzwonek codziennie. Dzwonek trzeba bić. Smash that bell button. Smash that like. Ten baton musi być bity codziennie. I tyle. Dzięki jeszcze raz, czat. Dzięki Tartak, dzięki Quest. Widzimy się następnym razem. Dzięki, do zobaczenia. Pa. Tak. Pa.